dzisiaj witamy was, moi drodzy gracze i nasza droga widownia, na ostatnie już w tym roku, ale nie ostatnie, last but not least, czwartym już odcinku naszej kampanii, która dzieje się na niejakim Nowokręgu, a dokładnie na jednym z kontynentów otaczających Nowokrąg w odmętach Kamiennego Morza, czyli na niejakim trójkontynencie na wyspie Hieros znajdujemy się w Casa de Comerada, czyli jednym z największych tutejszych miast, gdzie zostawiliśmy o naszych ostatnio bohaterów i teraz do nich wracamy. Udało im się, mam wrażenie, że mówię to trzy razy, jakby, że to już ten początek, że im się udało wejść do miasta, już trzy razy chyba powiedziałem, ale tak rzeczywiście było. Bo było tak ciężkie, że warto powiedzieć trzy razy. To bardzo ważne było po prostu. Tak, to jest ważny moment w naszej kampanii, więc naszym bohaterom udało się wrócić do miasta dzięki sprytnym przebraniom i równie sprytnym odgrywaniu tych przebrań. Udało im się bez problemu oszukać strażników pilnujących bramy, że są po prostu zwykłą rodziną chcącą odwiedzić Casa de Comerada z okazji nadchodzących uroczystości związanych z pogrzebem niejakiego Strzebora, byłego, no już teraz byłego, byłej głowy Gardis, które zajmuje się ochroną Casa de Comerada. Podczas przejścia przez bramę jednak nie przebiegli niezauważeni. Tajemnicza postać w czarnym płaszczu i czarnej fedorze zauważyła ich obecność niemalże w niemalże magiczny sposób, ponieważ kiedy nasi bohaterowie zaczęli używać magii, kontaktować się ze sobą telepatią, ów postać zauważyła to i niemalże wyłapała ich z tłumu. Czy wam się udało uniknąć wzroku tej osoby? Nie jesteście pewni. Ruszyliście szybko pędem, żeby zagłębić się w ulicach Casa de Comerada. I dotarliście do Lombardu. Lombardu zwanego Drugą Szansą, prowadzonego przez niejakiego O'Sullivan, zwanego Łapą, i jego mięśnia zwanego Kciukiem. Jest to miejsce, które jest bliskie Vincentowi, postaci granej przez Barto. Mianowicie tutaj Vincent zajmował się paserstwem. Wszelkiego rodzaju skradziona biżuteria trafiała właśnie w jego ręce, a on jako Zigshill swoimi niezwykłymi jubilerskimi talentami przerabiał te kosztowności tak, żeby były już nie do namierzenia. I właśnie postanowiliście tutaj na chwilę odpocząć, złapać oddech, zrobić long rest i zlevelować. W międzyczasie, kiedy odpoczywaliście, byliście świadkami, mogliście to obserwować właśnie z okien mieszkania, w którym mieszka Vincent, pogrzeb Strzebora, który odbył się w znajdującej się praktycznie po drugiej stronie ulicy Świątyni Suwerennej Ciżby. Następnie odczekaliście resztę dnia, odpoczywając i zbierając siły, i kiedy nadszedł wieczór, poszliście z powrotem do Łapy, by z nim uciąć pewien interes, jak to się mówi. Chcieliście, a dokładnie Garrett głównie, chciał pomocy w odnalezieniu ludzi, którzy szantażowali jego ojca, która to właściwie sprawa ta zaczęła w ogóle całą waszą przygodę. Łapa na to stwierdził, że oczywiście pomoże wam, ale w zamian za to, że wy pomożecie jemu. I wysłał was na właśnie do otaczającego świątynię suwerennej ciżby cmentarza, abyście, kiedy całe miasto się bawi i raczej tam nikogo nie będzie, zrabowali jakieś kosztowności z jednego z wspaniałych, wybudowanych tam dla zamożnych mieszkańców miasta mauzoleów.
Bez większych problemów dostaliście się na cmentarz. Tam jednak, kiedy już mieliście zacząć się skradać do jednego z mauzoleów, bystre oczy Kae dostrzegły dziwną postać kryjącą się w cieniu blisko tylniego wyjścia z świątyni. Postanowiliście skonfrontować tą postać, jak się okazało, kiedy właśnie Malvin konfrontował tą tajemniczą postać, okazało się, że jest to elfka. Elfka z rasy zwanej Shadar Kai. Co to dokładnie znaczy, to już musiałby bardziej przybliżyć wam Malvin. I Malvin zaczął w pewien sposób próbować wyczaić, o co tu chodzi, odwrócić jej uwagę, kiedy Kae miała dostać się do mauzoleum i skraść kosztowności. Jednak elfka szybko straciła cierpliwość i kiedy zobaczyła Vincenta wychodzącego za rogu w barwach Gardis, rozpoczęła się walka. Elfka przyzwała ze społu swojego płaszcza ścienia, przyzwała cienistego mastifa, który ruszył w waszym kierunku. I do tego jeszcze chwilę później dołączyło do niej dwóch kultystów, którzy wręczyli jej jakiś pakunek. Ona sama zniknęła w cieniu. Nie wiecie, czy był to jakiś forma teleportacji czy planarnej podróży. Zniknęła wam z oczu, a sami kultyści rzucili się na was z nożami. Walka nie była łatwa, ale udało się wam ich pokonać. Przy czym jednego z nich zabił Malvin. Po prostu ten wręcz nadział się na jego rapier. Drugi zaś, widząc, że nie jest w stanie was pokonać, dokonał rytualnego samobójstwa, przez rozgryzając jakiś magiczny przedmiot i eksplodując czarną cieczą, która nie zraniła was jakoś wielce, ale też poczuliście napływ jakiejś trucizny, która na szczęście też udało wam się ją odeprzeć. I tutaj mniej więcej skończyliśmy, przy czym wydarzyła się jeszcze ważna jedna rzecz. Z wnętrza świątyni, za rozbitego tą eksplozją witraża, doszedł was donośny głos, męski głos wykrzykujący następujące słowa. Gdzie on jest? Gdzie się podział? Gdzie jest zabójca bogów? I w tym miejscu dokładnie skończyliśmy. Słyszycie chaos, który dobiega ze świątyni. Ktoś wykrzykuje jakieś rozkazy. Słyszycie okrzyki mieszane, męskie, damskie. Panuje tam ewidentny chaos. A wy zaś stoicie przed jednym trupem kultysty, który leży u waszych nóg, z wyciętym z czoła symbolem, który zresztą mamy też na mapie. Tak wygląda ten symbol. Dziwne, nie wiecie, co on znaczy. Przynajmniej na razie nie próbowaliście się wywiedzieć. I z tego, co wiem, Kae już oddala się od was z łupem, który zabrała z jednego z mauzoleów. Co robicie? Ja chcę ruszyć od razu za Kae. Ja was ręką przywołuję. Mówię, szybko robimy cuk, szybko. Tą samą drogą. Tą samą drogą, co dostaliśmy się tu szybko do drugiej szansy. To cicho. Vincent jeszcze klęka przy miejscu, w którym drugi z kultystów dokonał samobójstwa. Mhm. I zbiera próbkę pozostałych po nim cieczy. Tak. Dobra, spoko. Możesz, masz tam fiolki, ty jesteś przygotowany na takie okoliczności, żeby zbierać próbki, więc na pewno masz jakąś fiolkę, jakąś próbówkę, coś tam nabrałeś trochę szpatułką. To jest taka oleista ciecz, przypominająca smołę, może trochę mniej gęste niż smoła. Jasne. I jeszcze chciałbym spytać, Shadow Mastiff daleko od nas tutaj dokonał żywotu? On wyparował całkowicie. Okay. Tak, w momencie, kiedy Gareth rozbił mu łeb, on padł i było widać, że wyparowuje. Okej, okay, dobra. Możesz jako znawca magii domyślić się, że on był po prostu przyzwańcem, więc powrócił na swój
zabity powrócił na swój naturalny plan. Jasne. Dobra, to Garrett chciałby się tylko dowiedzieć, czy Garrett rozpoznaje głos, który krzyknął o tak, bez problemu, to brylant czarnoręki. Garrett ucieka. Brylant czarnoręki. Słyszałeś ten głos setki razy, znaczy może nie setki, ale dziesiątki razy, głos ten też dobrze zapamiętałeś, kiedy wręczał ci twoje insygnia, kiedy byłeś mianowany konsjerzem. Też z wielu... nie, chwila, tobie Strzebor by jeszcze wręczał, bo ty już trochę jesteś. Dobra, znaczy jak była ta ceremonia przejęcia władzy, na której ty byłeś, znasz, kojarzysz Brylana. To była dość prominentna postać. To znaczy, dobra, to... rozpoznajesz, że to... Tak. I rozważnie wycofuję się z miejsca rzezi i podążam za towarzyszami. Okej, okay, ja biegnę za Kaę. Do płota. Dobra. Ja również Dobra, to zobaczymy, jak szybcy jesteście. Rzućcie mi proszę wspólną atletykę. Wspólną? Wspólną. Atletyka. No bo jakby biegniecie jako grupa pewna, nie? Więc... Okej, czyli wszyscy rzucamy i... Tak, i średnia. Okay. I dodaje się proficiency. Tak, to wszystko się dodaje. Okay, dobra. Jeśli masz proficiency w atletyce. Mam. Atletyka. Nie, akrobatyka. Nie, atletyka. To jest, no bo... Okay, 16. Cardio, nie? Nice. Yo! 14, 16, 16, 17. No jest dobra. 16. Czyli około 16. No. Dobra. No to jesteście dość szybcy. Na pewno poczuliście po prostu wiatr w żagle, kiedy pcha was właśnie strach tego, co się wydarzyło. I tak naprawdę znikacie już w zapadających, już po prostu zapada zmrok. Irsombra przykrywa ostatnie praktycznie promienie Rebrilli i też w mieście zapalają się magiczne latarnie, które oświetlają ulice, przynajmniej tam, gdzie są, ponieważ w zachodniej ćwiartce nie ma ich zbyt wielu. A jeśli są, to są porozbijane najczęściej. Okej, okay, ja biegnąc zdyszany mówię do kompanów, ani słowa o tym rabunku, łapie. Nie mówcie nic. Udawajmy, że wszystko wypaliło. Właściwie wypaliło, wskazuje na KF. Tak, dobra. KF ma przerzucony przez tak. ramię taki, znaczy nie zaś tak pękaty, ale przyjemnie brzęczący. Wór z kosztownościami, tak. Wór z kosztownościami, które zdjęłaś z trupa w mauzoleum. Jeśli dobrze pamiętam, były to różnego rodzaju no, takie rzeczy typu pierścienie, para kolczyków, jakiś złoty ząb, naszyjnik, eleganckie takie ubranie, bardzo elegancki, wyjątkowo elegancki garnitur i też, bo miałaś bardzo dobry rzut, znalazłaś pod poduszką, na której była ułożona głowa trupa, znalazłaś... Aha, okej, okay, dobra. Nie chcę zaraz. Dobra, tego przypominam, co się wydarzyło, ale skoro ja pamiętam. To najważniejsze. To najlepiej pamięta. Nie zaraz. No ale jeśli ten łapa jest taki dobry, jak ten Wincencik mówi, to myślę, że już jego szpiedzy wszystko wiedzą, ale niech ci będzie, Marvin. Dobra, Wincent prowadź. Nie będziemy tak postać i gadać. Dobra, Vincent. Więc biegniecie po prostu bezpośrednio do drugiej szansy? Czy chcesz może jakoś kluczyć? Może zmylić pogoń? Nie wiecie, czy jesteście gonieni. Chcę biec bezpośrednio. Dobra, nie czyli nie rzucamy na stealth, po prostu od razu zasuwacie do tak. Tej. Gdzie dobra. Mamy pałę? No to nie było też zresztą daleko, no skoro tak, z okna... To jest tuż obok, to jest praktycznie po drugiej stronie ulicy. Jeśli z okna w mieszkaniu Wincenta widać kaplicę, z której uciekacie, no to nie jest daleko. Możemy wskazać na mapce? Tak? Jasne, już wskazuję. Tutaj tak, jakoś to było. Tak. Okay. Skoczyliśmy przez ten mur tutaj
Do... Znaczy, przez... no, dobra. To jest ten budynek tak naprawdę. Ten, a nie ten? Nie, sorry, ten. Pomyliłam się, bo ten wygląda jak wieża. To jest ten budynek i tak. Po jego południowej stronie znajduje się druga szansa. Okej, okay, no to w takim razie. Jeszcze wypatruję tylko kciuka. Nie, kciuk was odprowadził tak naprawdę tutaj na róg. Mm. Tu na róg was odprowadził, sobie poszedł. Więc nie widzisz go nigdzie w ciemności. Okay. Przynajmniej nie widzisz go na pierwszy rzut oka. Może się gdzieś chowa, ale tego nie wiesz. Okej. Okay. Ktoś jeszcze tutaj jest? Tutaj... nie, tu jest raczej pusto. Większość ludzi... W jakim sensie wystarczająco czasu? Bo wcześniej było tutaj sporo ludzi czekających. Nie, to trochę głębiej, bo wy trochę głębiej w tych budynkach. Mm. Impreza się po prostu widocznie przesunęła bardziej do centrum miasta. Okej. Bo wy widzieliście takie początki tej imprezy, że ludzie się jakby już wychodzili z domu, rozpoczynało się wszystko. Teraz widocznie po prostu zabawa przeniosła się gdzie indziej. Dobra, no to bez większych obaw. Ale jest parę osób, które już za wcześnie zaczęły zabawę, gdzieś leżą, ale nie, jest raczej, jest mało ludzi tutaj teraz. Dobrze. Gdzieś w oddali słyszycie ciche, znaczy nie jest tak cicho, całe miasto świętuje, więc w oddali słyszycie pieśni i odgłosy ludzkie, ale tutaj jest raczej przytłumione. Też jesteście blisko cmentarza, tutaj nikogo nie ma. Dobra. Zwalniam i takim miarowym krokiem, nie zbudzającym podejrzeń, prowadzę towarzyszy do środka. Wchodzicie do drugiej szansy, kciuk skinął wam. Jeszcze widzisz, że uniósł jedną brew, patrząc na ten worek, który niesie Kae i coś tam mruknął pod nosem. Nie wiesz, czy to aprobata, czy może właśnie, co tak mało, trudno powiedzieć, to kciuk w końcu. O, i widząc kciuka właśnie. No. Nie ten przycisk. Zwyzywamy kciuka, rzucamy wszyscy. Rzucacie inicjatywę, kiedy on obraził matkę kciuka. Przepraszam. Dobra, no widzicie, że... Bo, dobra, to nie będę... Daj, że ty jako Zilicz na trochę złych... Zikshil na trochę złych tych... Na trochę złych długościach fali telepatycznej nadałeś i słyszycie taki pisk w swoich uszach. I widzicie, jak kciuk zamknął jedno oko i... przetkał ucho. Okay. Kiedy dałeś mu 2000 herców. Skręcam kilka razy głową i... Dobra. Upewnij się, że nikt nas nie śledził. On zasalutował ci i widzisz, że wytęża swój gobliński wzrok w ciemność. Tak. I wchodzicie, rozumiem, do środka. Mhm. Tak. Coś jeszcze robicie na odchodnym? Możecie coś też ustalić między sobą? Ja do Kae mówię, tylko bez żadnych sztuczek. Oddajemy wszystko, co znaleźliśmy. To no to masz. I daję ci ten worek z ciągiem. No to masz, okay, oddaj. Ja go biorę. Dobra. Ja go biorę. Nie jest aż tak ciężki, ale na pewno, tak jak już wspomniałem, przyjemnie brzęczy. Mhm. I pokazuję Vincentowi, że szedł przede mną. Dobra, czyli okay. Vincent, wchodzisz pierwszy. Tak. Może dobra, no. Vincent najpierw to przejrzy, zanim damy to w takiej formie. Tam jest trochę bałagan. Zaglądam do tego wora. Pamiętasz, dobra, że ja z ten w mauzoleum byłem, nie? I ogólnie tam jakby... O, a umowa to umowa. Oddajemy to, co mamy i dobra, nawet nie interesuje to... mnie do końca, co ukradliście. Vincent, no widzisz kosztowności różnego kształtu, rozmiaru i z różnych metali i różnych kamieni szlachetnych. Co chcesz się wywiedzieć z tego? Czy nie ma to jakichś... zwłok czy coś? Coś, co może nie jest byłoby... ząb złoty. Okej, okay, złoty ząb. Okej, okay, zostawiam. Nic, czego by się nie... Znaczy, na pierwszy rzut oka nic... czekaj, to jeszcze tylko...
Paweł, a ta jedna rzecz tam jest, czy nie ma? Nie. Nie ma. No to widzisz, tak jak już opisywałem, są pierście, jest tam dwa sygnety może, jakiś naszyjnik, taka kolia. Rozpoznajesz, że jest to taki naszyjnik, jak noszą sędziowie. Mhm. Taki symbol statusu pewnego. Złoty ząb, jest para kolczyków z jakimiś kamieniami szlachetnymi. Tam chyba jeszcze był część ubrania, mi się wydaje, że tam jakaś szata chyba była. I jest zwinięty taki w kulę taką, taki bardzo elegancki z aksamitu garnitur pogrzebowy. Okay. Pięknie zdobiony. No to podejrzewasz jest najdroższa tak naprawdę chyba tu. Nie, dobra, nieprawda. Te kosztowności złota, srebro to jest na pewno najbardziej cenna rzecz, a to bardzo eleganckie ubranie. No trudno bardziej elegancki garnitur. Okej. Okay. Czy jest tam jakaś biżuteria z drogo wyglądającym brylantem, kamieniem szlachetnym? Taki, który byłby warty co najmniej 100 złota. Rzuć de 100, zobaczymy, czy jest. Dobra. To dziesiątki. 90. 95. 95. Sądzę, że się znajdzie. W tym naszyjniku jest jeden wbity na sam środek, stanowiący centrum, przepiękny, czerwony. No ale trzeba byłoby go wydłubać, nie? Znaczy, wiesz, odczepić. Okej, okay, robię to. Ale nic tak, że po prostu brylant to nie. Okay. Trzeba byłoby wyjąć z tego naszyjnika. To wyjmuję. Okej, okay, to no dobra, to znaczy masz narzędzia ze sobą, ty okay. jesteś to jest dla ciebie nic trudnego, odginasz te haki, które to trzymają ze złota i wyciągnąłeś, masz. Przy czym no teraz jest tam dziura. No tak, no ale to wiesz, tam już leżało trochę. Czy kciuk albo łapa to widzieli? Łapa tam jest w tym kantorku jeszcze? Wy nie, wy jesteście na wejściu do... A, bo jeszcze przed wejściem. I kciuk jest okay. za wami, ale jak się patrzysz na niego, to on jest zajęty patrzeniem, czy ktoś nie idzie. Nie zwraca na was większej uwagi. Nice. Dobra, to ja trafiłem. Patrzę na to, jak ty dłubiesz w tym worku i Stach, czy może coś jeszcze chcesz stąd zabrać? Nie, no to starczy. Już tylko proszę. Jedna rzecz, ale jeśli łapa powie, że to za mało, dopłacasz Vincent z własnej kasy. O, słusznie. Ja młody się uczy sztuki handlu. Przyda ci się od teraz. Myślę, ostatnio że chyba powinno zapłacić doświadczenie za... dopada mnie w zastraszającym tempie. Dobra, no. Idziemy. Dobra, dajcie mi mówić. Potrzebujemy tej informacji. Bardzo. Dobra, wchodzę do lombardu. Dobra, no to pchnąłeś te drzwi. W środku wita was to samo wnętrze, co wcześniej, czyli ten taki dużo dywanu, zapachów. Powietrze uderza was potężny zapach cygara, starych skórzanych foteli, dywanu trochę już brudnego, ale jest tak, jak było. Widzicie, że już jest mniej tych klientów, tak jakby. Jeszcze może dwójka przed wami jest w kolejce. No i za ladą siedzi łapa i widzicie, coś tam handluje właśnie z tą jeszcze dwójką, co została. I tam jest... No chłopaki, no co to ma być? Przynosicie mi coś takiego, ale co ja mam z tym zrobić? Oni, no szefie, ale to jest cenne. Gówno niecenne, podróbka wypierdalaj. No jakaś taka rozmowa. Dam ci za to góra dwie sztuki srebra. Co, dwie sztuki? Chcesz mnie okraść? No. Kto, jak wygląda ten, co się z nim handluje? W sensie jest to człowiek czy kto? Jest to człowiek o takim dość szpakowatym wyglądzie i niezbyt czystym ubraniu. Znaczy, jeśli ktoś kiedyś ukradł ci portfel, to pewnie był on. Okej, okej.
Dobra. No, przepraszam, długo to jeszcze potrwa, bo mamy sprawkę do pana Łapy. To ten szpakowaty się do ciebie odwraca. A ty czego chcesz? O, ja niczego nie chcę. Wydaje mi się, że to ty tutaj przyszedłeś czegoś chcieć. Kurwa, nie wymądrzaj się, bo ci z mordy zrobię kurwa bruk. Łapa! A, łapa, no weź, nie bądź taki. Słuchaj, wypierdalaj, mam tu lepszy interes teraz. No i to tam. A ja się tylko uśmiecham, patrząc na jego. No to widzisz, że on ci jeszcze ten zrobił taki do ciebie, że patrzę na ciebie i rzeczywiście zostawił, wziął te dwa srebra, czy co tam mu łapa oferował i klepnął swojego kumpla i wychodzą. No, jak oni wychodzą, ja jeszcze rzucam im, jak będę miał jakiś pochtwel do zajebania, to dam wam znać. Jedyny portfel, jaki ci mogę, już tam nie słyszysz, bo drzwi się zamykają. To było wyjątkowe doświadczenie, panie Łapo. Przybywamy z naszym, tak rozglądam się na bok, mając pełną świadomość, że nikogo już tu nie ma, ale rzucam okiem, czy nie jasne, ma nikogo na pewno. Konspiracyjnie tak rzucasz okiem? Bo nie ma nikogo. Nie to ma. Jest... Okay. Kciuka też nie ma, jesteście tylko wy okay. I Łapa. Okej. Okay. Mam tak zwany towar. O, dobra, szybko wam poszło. Ktoś was gonił, że tak szybko tu przyszliście? O, czas nas gonił. Deception. Yes. To nie jest kłamstwo. Czas taka... nas gonił. Bo znaczy nie, on cię insightuje teraz po prostu. Okay, więc musisz się... Bardzo dobrze. Okej, będzie to. Czekaj. Deception, tak? Tak. 13. 13, i on tak. No dobra, ważne, że nikogo tu nie ma. Poza wami. Dobra, pokażcie, co macie. Zobaczymy, co się sta z tego ukręcić. Oj, chwileczkę. Ale no. Umowa jest taka, że powinniśmy za to otrzymać informacje. Tak, ale ja najpierw muszę wiedzieć, ile jest warte to coś, co przynieśliście, żeby wiedzieć, jak wartościowe informacje wam sprzedać. Ach, jasna sprawa. Oczywiście, proszę bardzo. Mam nadzieję, że to jest warte tyle, że dostaniemy wszystko, czego potrzebujemy, bo jesteśmy w ogromnej potrzebie. On na to, no ja też mam taką nadzieję. No i nie wiem, wysypujesz mu to, dajesz mu po prostu ten worek? Daję worek, nie wysypuję, daję mu. No to on w ogóle ten, unosi tą kratę, która jest, która normalnie go zasłania. Coś tam wam pokazał, że możecie usiąść, jakieś są takie krzesła, które możecie przysunąć pod tą ladę. Jak on to unosi? W sensie po prostu podnosi, czy tam jest tak, jakiś mechanizm? Ona jest taka, że on po prostu ją chwyta i do góry. Aha, czy tam nie masz żadnego mechanizmu takiego, tylko po prostu podniósł ją? Podniósł, znaczy odblokował ją po swojej stronie. Okej, dobra. Nie jest tak, że ty ją możesz podnieść tak po prostu z drugiej strony. Okej, o to chodziło. Nie, on po prostu ma zatrzask po swojej stronie. Jasne. A możesz rzucić na, no nie wiem, ile ty masz percepcji pasywnej? 16. 16, no to bez problemu zauważasz, że on rzeczywiście po prostu tam odblokował i podniósł. Ale też zauważasz, że ta krata musi być w chuj ciężka. On wydaje się też być silny po prostu. Okej. Dobra. Podniósł to. Wziął ten, znaczy wstał w ogóle do tej całej ten i tam wysypał. Potoczyło się po tym poladzie i nieźle. Pierwsze bierze te, widzicie, że bierze ten garnitur. Trzepnął i trochę nie moja działka, ale coś się za to zdobędzie. O, masz niesamowitego speca w swoim lombardzie odnośnie garniturów. Na pewno ja w tym widzę kogoś z wyższej półki. Sam bym przyodział taki. Gdyby
był nieco nowszy. Dobra, Malwin, ty się znasz na modzie. To jest rzeczywiście bardzo cenny i elegancki garnitur, ale niestety trochę starej daty. Mhm. Że jakbyś tym przyszedł na teraz na jakiś bal w Aundair, to by trochę dziwnie na ciebie patrzeli. Okay. Ale jakby jakiś na przykład stary generał przyszedł w tym, to by było na miejscu. Panie Łapa, moda to jest taki okrąg. To jak coś jak wasz wieczny taniec na nieboskłonie. Ona wraca za każdym razem jak koło obracające się i to jest inwestycja na przyszłość. To tego typu kroje jeszcze parę lat i wrócą do mody. Dobra. Młodziaki będą się zabijać, o nie? Przekonywanie. Cholera. Ja już jestem przekonany. Tak. Kanie zaraz będzie chodzić w tym garniaku. No, musisz po prostu. Czekaj, co 19. Nice. Przekonywanie. 25. 20. To dobra, będzie no naprawdę to widzisz, mocny garnitur. Znaczy widzisz, że ten Łapa spojrzał na ciebie. Właściwie i tak planowałem trochę rozszerzyć ofertę. No i gdzieś to tam odkryć, że złożył ładnie i odłożył. Dobra, sądzę, że tak. Ile kosztuje dobre ubranie? Chyba 10 sztuk złota, nie? Expenses. Dobra, no to on mówi. Dobra, no sorry, że niech będzie pełna cena, niech stracę. 10 sztuk złota z tego będzie. Dobra, no i potem zaczyna przeglądać te kosztowności. One pierścienie, sygnety. Będzie trzeba przetopić. Tam wiesz, odkłada. Potem widzicie, tak z takim lekkim trochę obrzydzeniem tego zęba podnosi. Nic wam, żaden szczegół wam widzę, nie umknie. Mamy bardzo czujne oczy na pokładzie naszej wspaniałej drużyny. Dobra, no KM mruga tak. Dobra, no to będzie trzeba przytopić. Tam i podnosi ten wielki, wielki taki właśnie naszyjnik. No proszę, jakiegoś mocodawcę widzę, okradliście. Dobra rzecz. Cenne klejnoty, kość słoniowa, ale niekompletny. Ach. Wiesz, jak to jest z tymi hienami cmentarnymi. Co, ktoś przed wami tam niby był? Trudno stwierdzić. Kae, co, znaczy... Kurwa. Zeldea, co ty uważasz? A no. No nie wiem, trup to trup, no wzięła, może mi wypadło po drodze, czy coś, nie wiem. Nie patrzyłam, co brałem. Wypadło? Na pewno nie wypadło. Klejnot wypadł? Nie ma takiej siły, co by usunęła ten klejnot stąd tak. Dobra, no deception w tym momencie. Not 20! 25, 26. Dobra, no to on tak... Jebani grabarze, powinien ktoś kiedyś się sprawdzać, co mi tam kurwa robią. Dobra, odkłada. Normalnie to by było tak 500 sztuk złota, no ale brakuje klejnotu za około 100, no to 400. 400 sztuk złota. Dobra, no za te klejnociki, no to za te pierścienie i ząb, to będzie no niestety tylko ich waga, bo trzeba je przetopić, prawda, Vincent? Tak. To co? To myślę, że tyle, ile ważą, nie? Dobra, dałbym im tak może jeszcze dodatkowe, powiedzmy 50 sztuk złota, coś w tym guście. I te kolczyki to akurat łatwo sprzedać, nic nadzwyczajnego. Sądzę, że dodatkowa stuwa. Czyli co, razem? 560 sztuk złota! Dokładnie. Nieźle. Nieźle. Sądzę, że
Sądzę, że mogę coś za taką cenę zrobić, ale chwila. Czy to wszystko, co tam było? I patrzy po was. Oczywiście. Deception. Ja nie mam pojęcia na temat. A tak, racja, ty nie wiesz. Dobra, ale on was insightuje, kiedy to pyta się. Okay. Wszystkich, tak? Wszystkich. No ja, ja wiem, że nie wszyscy. Tylko ci... Ja tam tylko ci, co coś nie, no ja też tylko sumie... ci, co mieliby coś do ukrycia. A nie, w sumie, no znaczy, właśnie, wszyscy wiedzą. W teorii wiedzą. Wiem, że wyciągnięty został wziąłem. Klejnot. A, no, no. No, to bądźmy fair, rzucam. Dobra. Deception. Mhm. 21. 21. 16. 16. Ja mam 11 plus Deception. 15. Nie, Bartek. 15 i Barto. Jeden. Barto, masz jeden. Nie masz jakiejś inspiracji? Czekaj, mam inspirację. Używam inspiracji, tak. Dobra. Czyli przerzucam. On powinien mieć, kurwa, disadvantage, bo jest to jego... 19! Na... Okej, no to jakby to jakby taki... No autorytet, łapy. Już ty już miałeś, Vincent, od razu wybełtać z siebie, wybablać, że masz ten kurwa klejnot, bo to jest twój szef, ale jakoś tak powstrzymałeś. Dziwna rzecz. Trudno ci się kłamie, rzadko to robisz, ale po prostu... Nadepnęłam na stopę po prostu Vincentowi. Tak. On miał mówić szczerze, ale po prostu... Nie! To on tak, to jeszcze... Uczciwi. To was daleko w tym mieście nie zaciągnie. No dobra. Okej, okay. Zrobię dla was to, co chcecie. Ale to trochę zajmie czasu. Informacje nie zbierają się znikąd. Muszę rozpuścić wieść, wysłać kciuka w parę miejsc i sądzę, że do jutra, do południa już będę coś wiedział, a do tego czasu, no cóż. Na tę chwilę niewiele mogę poradzić. Myślałem, z całym oczywiście szacunkiem, ale myślałem, że informacje są już w twoim posiadaniu. Mam pewne podejrzenia, ale nic potwierdzonego, a wolę jednak być pewien. Tak genialny handlarz na pewno wie coś więcej. No, dobra. Trudno mi uwierzyć, że twoja intuicja wyrobiona przez lata, szlifowana w tym, jak mówisz, ciężkim do przeżycia, będąc szczerym jak my, mieście, musiała się wyostrzyć. I on widzi, że no połechtało go miło to. I mówi, no dobra, niech wam będzie. Nazwijmy to pewnego rodzaju zaliczką. Czy słyszeliście o niejakich synach masywu? Czy słyszeliśmy? Czy ja słyszałem? Dobra, wszyscy mogą rzucić na historię. Są synowie czego? Synowie masywu. Masywu, okej. Okay. Masni synowie. Masni synowie. Będą na historię to jest? O Boże, jakie ja mam dzisiaj rzuty? 19 plus... 22. 15. Dobra. 15, 10, 10 i... 155, bardzo. Wielka kość była. D1000. I Bartek? 11 ja. 11, dobra. To tak naprawdę wiesz tylko ty coś, Malwin. Słyszałeś o nich na Spelljammerze. Okej, okay, co słyszałem o nich na Spelljammerze? Czy tylko słyszałem? Że... znaczy, czekaj. Najlepiej chyba mi ci to napisał. Napisz mi to. Jeśli słyszałem o tym na Spelljammerze, to mi to napisz. Moment, tylko muszę jeszcze jedną rzecz otworzyć. Synowie masywu. God damn. Nie wiem, ale nazwa już jest mocna. O mój Boże, nie pamiętam hasła. Massive Sons. Synowie masywu.pl musi rok wejść. To. Wejdź sobie na stronkę, poczytaj o nich. Synowie masywu. Muszę wejść moje notatki, które... Jasne, znaczy... Jasne.
Dobra, już dobra, bo zapomniałem jednego imienia, ale ty będziesz wiedział, o kogo chodzi. Tak, więc. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Widzę cię. O Jezus, caps lock. Dobra, uważaj. Weźlij mi kapsem. Uważaj, jak będziesz czytał, nie? Uważaj, będzie głośno. Będzie głośno. To już nie będzie whisper wtedy. Kapsa Shouter. Shouter. No, weźlij mi na shouterze. Na czerwono, żeby świetnie. Shouter brzmi jak jakaś dziwna aplikacja randkowa. Dobra, masz. Okay, dobra. Okej. Okay. Dobra, no to kiedy on patrzy po was i większość z was robi zdziwione miny, jeżeli Malwin nie chce nic powiedzieć, no to łapa ciągnie historię dalej. Mhm. O, chwileczkę. Gdzie ja to was mam? No, przemytnicy z gór na północy. Ciekawa historia. Kiedyś, parę lat temu, długo już tu są, praktycznie od samego początku, jak Nowokrąg zaczynał się osiedlać. Byli tutaj już praktycznie nawet przede mną. I potem mogli załatwić prawie wszystko. Z Braal, od arkanistów, nawet od Wodoni. Ale parę lat temu poszli trochę w nowy rodzaj towaru. Trochę, można powiedzieć, trudniejszego. Coś, czego trudniej się pozbyć. I od tamtego czasu zajmują się tylko tym. Tym? Czyli czym? Sądzę, że możesz się domyślać. Towar, którego trudno się pozbyć, który jeszcze trudniej, znaczy łatwo zdobyć, ale trudno się pozbyć. No tak jak już ustaliliśmy, jak tutaj przyszliśmy, dobry towar, to ten, którego łatwo się pozbyć. Dobra, są łowcami ludzi. Sprzedają, łapią kogo, porwania, okupy. I także sprzedają ich gdzie bądź, w głąb Flokistonu. I oni mieliby się dogadać z Gachnis? Jak widać. Też się trochę zaskoczyłem, ale kto wie, co ten, jak mu tam Harald ma za uszami. Harald tym siedzi? Nie, to miałbym się właśnie dowiedzieć. Pewnie nie. No, warto było się dowiedzieć, czy... Rzuć na historię, Garrett. Mhm. Kiedy o tym myślisz? Bo jak widzicie, że on mówi o tym handlu ludźmi, to widzicie, jak KF zaczyna przygryzać nerwowo wargi. 20, naturalne. Okej. Okay. Dobra, kiedy on już zaczął mówić o tym więcej, to przypomniałeś sobie. Wy jako konsjerzy, no macie z tym dużo problemu. W sensie, no jesteście ludźmi, którzy, no, częścią Gardis, która ma chronić nowo przybyłych. I jest to niezwykle trudne, kiedy oni tak łatwo znikają. Okej. I niewiele da się z tym niestety zrobić, bo trudno wam jest zazwyczaj, więc tak, oni są łatwym celem. Po pierwsze, łatwo ich oszukać, nie mają tutaj nikogo, nikogo tu nie znają, nikt ich nie zna. Więc jeżeli ktoś zniknie, no to najczęściej to już jest, no, bardzo trudno w ogóle zauważyć, że ktoś zniknął. Też wiele zniknięć, to się okazuje, że to w ogóle nie były na przykład zniknięcia, tylko powiedzmy pewna rodzina na przykład dostała ofertę jakiejś pracy gdzieś po drugiej stronie kontynentu, w jeden dzień się spakowali, wyjeżdżali, a wy dostajecie info, że to ktoś ich porwał, potem się okazuje, że
że oni tak naprawdę po prostu wyjechali, nikomu nie powiedzieli. Też no Gardis nie ma aż tak dużego zasięgu. Oni głównie zajmują się ziemiami dookoła Decomerade, a dalej na dalej w głąb kontynentu no nie panuje bezprawie, trudno to tak nazwać, ale no trudniej tak naprawdę o ochronę tych wszystkich ludzi. Oni muszą polegać głównie na sobie i na szeryfach wyznaczonych przez wolną kampanię. A no jest dużo na pewno, to jest duże zamieszanie dla was. Malwin? No. Znasz tych ludzi? Znam. Może. Może coś słyszałem. Mogli chcieć? Wiesz czego? O tym porozmawiamy za jakiś czas, ale wydaje mi się, że jeśli tyle informacji nam wystarczy, bardzo szanuję łapa, że nie próbowałeś grać na zwłokę. Tak, jest to uczciwa zaliczka, z naciskiem na zaliczkę. Dobra, jak jeszcze coś się będę mógł o nich dowiedzieć, to się na pewno dowiem. Tyle wiem na teraz, mówię. Kiedyś nawet dobry interes z nimi był, ale od kiedy zmieniło się u nich szefostwo i zaczęli się, no... Chyba jakby handel dusz to już nie moja działka. Tak długo jak to był. Handel dusz. No ludzi, istot. To nie tak, że oni jakoś... A nie wiem, może. Słuchaj, to jest tak. Eberończycy, po pierwsze, bądźmy szczerzy, w wszechświecie jest dużo istot chętnych na niewolników. Neoganie, Wodoni, Skro, oni takie rzeczy lubią. I też wiadomo się tym zajmują. Na Bral jest przecież targ niewolników, możecie iść sobie coś kupić. Ale kiedy ta nowa planeta się pojawiła, cało, wszystko się zatrzęsło, przychyliło. Wiecie, jak cenny jest Eberończyk? To jest egzotyczna rzecz przecież. A taki z tym znakiem, za takiego to zapłacą dziesięciokrotność. Za smoczy znak. No, jeśli tak to się nazywa. Ja nie wiem aż tyle. Rozumiem. Ale sądzę, że nie jeden neoganin jakby zobaczył niewolnika z planety, gdzie słyszałem, że szkoła jest powszechna, każdy umie czytać, każdy zna prawie magię i są jeszcze jacyś, którzy mają jakieś magiczne, wrodzone moce, to jest cenna rzecz. Tak. Rozumiem, dlaczego Eberończycy mogą być tak cenni i nie będę cię wyprowadzał z błędu. Jeśli byłbym w teorii takim handlarzem, to na pewno dałbym dużo za takiego Eberończyka. Na pewno więcej niż 560 złota. Ile kosztuje niewolnik? Zależy jaki. W jakim stanie i w jakim wieku. Młody z Eberonu. Jak młody? 25. No. Z Eberonu, w sile wieku, co, z 5000 sztuk złota, co najmniej. A czy słyszałeś 20 może... 20 tysięcy, jeśli ma znamie. A taki bardziej młody? Dziecko? Tak. Takie mniej. Taki w kopalni nie porobi. Malwin? Czytać raczej nie umie. Za dzieciaka z Eberonu to niewiele zmieni. On jeszcze nie umie czytać, nie umie tych rzeczy. Sądzę, że to będzie normalna cena mimo wszystko, chyba że ma znamie. No to co? 2000 sztuk złota. No. A, czyli dzieci raczej są bezpieczne. Nie są jakieś... Skąd? Sądzę, że... Wybacz, naprawdę...
teraz jest, to jest duża spekulacja z mojej strony. Ja, oczywiście. Rozumiem. Ostatnie pytanie. Jak się nazywa ten nowy szef synów Masywu? Nawet nie wiem, jak się nazywał stary. Sądzę, że tego mogę się dopiero dowiedzieć. O, to jakbyś mógł, bylibyśmy wdzięczni na pewno. Ale chcielibyśmy... z tego, co mi wiadomo, raczej będzie trzymał to w dość dużym sekrecie. Oczywiście, oczywiście, ale wiesz jak jest, żaden sekret nie pozostaje poza mniejszym lub większym obiegiem. Zobaczymy, co się da zrobić. Milczenia jest może czymś, co jest drogocenne, ale zazwyczaj prowadzi do szaleństwa. A wtedy już papla jeszcze więcej. Możliwe. Nie wiem, co chcesz przez to powiedzieć, ja powiem ci tylko tyle. Na razie nie wiem. Może się mi uda dowiedzieć, gdzie mają kryjówkę. Raczej nie ma na to szans, ale to byście już musieli poszukać sami. No, nie macht się. To tak sobie ogóle... poradzimy. Właściwie co wy od nich chcecie? Porozmawiać. Dowiedzieć się. Tak jak od ciebie. Pachu informacji. Okej. Okay. Dobra, powiedzmy, że w cenie tego, co przynieśliście, jest też to, że ja nie będę pytał. Dobra, coś jeszcze chcecie? Jeżeli jedna nie, rzecz. To... Jedna proszę. Rzecz, panie Sullivan. Drobnostka. Co na mieście gadają na temat ucieczki z wieży więziennej? Na pewno tak dobrze poinformowana osoba coś wie. No, miasto tym brzy, nawet jest... Nie są. Pokazuje, nie pokazuje na gazetę, którą zostawił... na swoim fotelu kciuk. Nawet w tym brukowcu o tym piszą. No, gardis całe zostało postawione na baczność. Patrole są w całym mieście, chociaż już teraz trochę chyba zrezygnowali, skoro ich nie znaleźli tutaj, no to... To raczej chyba już wiedzą, że ich nie znajdą. Wiem, że pilnują bram i chyba ruszyli już... sprawdzać dookoła miasta. Dopiero. To tamci już dawno uciekli. Nikt nie byłby tak głupi, żeby zostawać tyle czasu w mieście. Prawda? No chyba, że mają bardzo dobrą kryjówkę. Mogę pożyczyć tą gazetę? Sądzę, że spoko. Dobra, biorę tą gazetę. To dobra. Tyle, panie O'Sullivan. Dziękuję. To masz dzisiejsze wydanie Kronik Towarzyskich. Dobra. No. Chyba to tyle. Vincent, prowadź na górę, jeśli łaska. Z przyjemnością. Najwyższy czas. Dobra. Czyli udajecie się z powrotem do mieszkania Vincenta. Tak. Co dalej, co robicie? Dobra, to jesteśmy w mieszkaniu Vincenta, tak? Mhm. Dobra, no to może się trochę dowiedzmy, co tam o nas piszą. O, Francesco, po pierwsze... Dobra, muszę tego cholernego rola odpalić w takim razie. Po pierwsze, to następnym razem już nie będę taki lekki, jeśli użyjesz mojego prawdziwego imienia. Tak, przepraszam, to wymknęło mi się jednak... Chwilę stresująco. A w tej gazecie to drugie... nie ma naszych podobizn? On nas nie rozpozna? A zwłaszcza Vincenta? Jesteście w przebraniu cały czas. No tak, ale Vincent jest przecież Vincentem. On wie o Vincencie. No tak, ale jeśli w gazecie są podobizny uciekinierów... No tak. To jakby... Znaczy on już znaczy... konfrontował Vincenta o to, jeśli dobrze pamiętacie. Mhm. Dobra, Garrett... Łatanie jest głupi mniej więcej niż... Chciałby, żebyście wiedzieli, ale póki jest nam na rękę, jest dobrze. Przecież wiem, co robię. Dajcie spokój. Słuchaj, posłuchaj mnie bardziej, popóki twoje cóż, niezbyt jasne moralnie zasady, to ile to mogłem wytrzymać tak przy handlu ludźmi, stawiam granice. No, ja też, dlatego chciałbym ich dopaść. Więc no, co pogrywasz? Wypytywałeś tak, jakbyś chciał kogoś kupić. O co chodziło z tym dzieckiem, Marcin?
Nic, po prostu chciałem się dowiedzieć. No, wiesz, Gareth. Było to dziwnie specyficzne. Dobrze, Gareth, dobrze. Ty z każdą godziną oddalasz się od szansy na powrót do swojej rodziny. No, muszę przyznać, że informacje o Haraldzie, że może mieć mój ojciec maczał palce w tym całym procederze, chyba muszę go o to skonfrontować. No i właśnie, zastanów się może, czy chcesz zrezygnować ze swojej rodziny. Bo nie. Niektórzy daliby wszystko, żeby mogli podjąć taką decyzję w ogóle. I odchodzę w kąt. Podchodzę do Malwina. I co to było? Masz coś na myśli? Nie. Po prostu mówię, że nie wszyscy są w takiej komfortowej sytuacji jak ty, gdzie sobie wybierają, że idą sobie miastem i tak myślą. Ta korupcja mnie przerasta. Czas zerwać z moją rodziną jak wielki bohater. Nie wszyscy mają taki wybór. Niektórzy... Nigdy ci nie powiedziałem, że chcę zerwać z swoją rodziną. No, to źle zinterpretowałem to, co zrobiłeś, ratując nas. Nie, niestety, dobra, okej. Inaczej się nie dało. Okej. Dobra. Ze złej strony zaczęliśmy. Ja przede wszystkim chciałem cię przeprosić za to, że naskoczyłem na ciebie z powodu obecności twojego ojca przy bramie, bo nie miałeś żadnego wpływu na to i na pewno targają tobą emocje, które są ciężkie. I ja nie wiem, jakie to są emocje, ale mogę się domyślać, że być może rozłąka i niemożliwość życia ze swoją rodziną przez dłuższy czas to niezbyt ciekawa perspektywa. Marcin, Malwin. Wydaje mi się, że coś o tym wiesz. Na razie coś jak zamknięta skrzynia. Cieszę się, że zrozumiałeś moją dwukrotną sugestię na temat mojej być może rodziny. No może po prostu mu odjebało po tym, jak zabił człowieka na cmentarzu. Słyszysz, dobra. W głowie, Gareth. Wydaje mi się, że... Ja nie słyszę. Nie. To było tylko do Gareta. Z tego, co pamiętam, KF, chciałeś na fiestę. Może przy dobrym piwie zdobędziemy się na odrobinę szczerości. Myślę, że będzie potrzebna. Ale najpierw może po prostu zobaczmy, co o tym piszą, co o nas wiedzą. No. Rozkładam gazetę, tam dobra. Jest jakieś biurko, stół tam. No to jest taka gazeta w stylu, że to jest po prostu jedna wielka kartka złożona kilka razy. Mhm. Tak jak gazety się kiedyś wydawało. No i rzeczywiście jest mnóstwo artykułów na różne tematy, ale pierwszą stronę zajmuje wielkimi literami, jest napisane ucieczka z wieży więziennej. Skazani na śmierć, na wolności, Gardis w rozsypce. No i potem jest krótki artykuł opisujący to, co się stało, jakby tyle, ile się mogli dowiedzieć ci dziennikarze. No jest napisane o tym, że tego i tego dnia, o tej godzinie doszło do ucieczki zapowiedzianych na śmierć więźniów i są napisane jest właśnie, że napisane jest, kto to był. Dwie, że jest to legendarny wampir z Dekomerade, złapany po miesiącach pościgu. Piratka z Gif, nie ma w ogóle imienia, po prostu jest piratka z Gif. Oraz Yusef Finn. Dobrze to wypowiedziałem, Kuba? Okej, dobra. Yusef Finn. Niedawno wypuszczony z Spelljammera. Czy jest coś napisane na temat mojej roli w tym wszystkim? Potem jak się bardziej w to wczytujesz, rzeczywiście jest dopisane, że ucieczka była nie dosyć, że krwawa, to są informacje o tym, że mieli pomoc ze środka, ale nie ma napisane dokładnie, o kogo mogłoby chodzić.
Okej. Okay. I to jest na pierwszej stronie. Na drugiej stronie jest głównie opis tego, co się będzie działo na karnawale. I tam są różne rzeczy. Mamy przede wszystkim są opisane, że tak, karnawał będzie trwał 3 dni. Dzisiaj jesteście w pierwszym. Pierwszego dnia główną atrakcją jest, że wielki Ado, arkanista z Dekomerade, zaprasza na główny rynek wziąć udział w konkurencjach i wygrać magiczne nagrody. Potem drugiego dnia ma się odbyć wielki turniej łowców potworów, gdzie oni stoczą walkę z tym, co akurat mają w swoim lochu zamknięte, jako okazja do pokazu pewnego. I trzeciego, ostatniego dnia ma się odbyć wielka parada zorganizowana przez Akademię Elgina, która przejdzie z właśnie z od tej od Akademii ma się ma przejść korowodem aż pod samą Cytadelę. I mają tam zostać jakby pewnego rodzaju takie uroczystości, formalności odprawione, związane z tym, że no jednak Akademia i Gardis współpracują razem, kontrolując to miasto. Dobra, to tak patrzę znad gazety i patrzę po kolei. Wampir z Dekomerade. Piratka z GIF. Józef? Józefin? Malwin? Marcin? Rozwiniesz to jakoś? A co mam rozwijać? Nie wierzę, że kiedykolwiek postawiłem swoją moralność pod znakiem zapytania. Przez was. Czemu przedstawiłeś się fałszywym imieniem? Nie, przedstawiłem się prawdziwym imieniem. Insight. Znaczy, Gareth próbuje z wyrazu twarzy Malwina wnioskować. Dobra, no to ty rzucasz na insight, a Kuba rzuca na przekonywanie bądź deception, ale nie mówi na której, tylko mówi wynik. Mm-hmm. A ty zobaczysz, czy go przerzucisz. Dobra. Dziewiętnaście. To przerzuciłeś 8, mam na kości, więc... ten... Mówię prawdę. Wierzysz, mówi prawdę, no. No dobra, to nieźle ich tam wyrolowałeś z tym Józefinem. Nie do końca też wyrolowałem. Czyli skąd służba więzienna znała twoje fałszywe dane, co nie sprawdzili ich? Uwierzyli ci na słowo? I powiedziałem, że te dane są fałszywe. Po prostu Malwin Olin to moje prawdziwe imię i nazwisko. Józef zginął na Speldżamych. Razem z nim większość jego wspomnień. Zlepek przeszłych myśli może krąży po tym świecie, ale nie ryzykowałbym nazywania mnie w ten sposób. Ach, Józef, Malwin, Marcin. Malwin. Dobra, przetłumaczysz mi to, Gareth? Po prostu zmienił imię, czy co? To znaczy, że nie pamiętam wiele od wypadku. Jakiego wypadku? No, jeśli można tak nazwać to, że nie umarły Beholder mi i mojemu kompanowi z kolonii, z którym polowałem na artefakty, które mieliśmy się wykupić, zrobił małe kuku. Wiesz, o czym polega kolonia na Speldżamych? Tak, wiem. Tak, trafia się tam. Mroczne miejsce. I masz tam po pierwsze przeżyć w jakiś sposób, co nie udało się mojemu kompanowi. Józefowi? To on? Czy to ten... Bo ja w końcu nie wiem. KF, ja też nie wiem, kim jest Józef. Czy to on, czy to nie on? To twój kuzyn? Józef zginął na Speldżamych. Mm-hmm. No dobra. A twój kompan jak się nazywał? Znaczy ty wiesz, bo ty... Marlos. Wiesz... Marlos, bo to on? Umiesz łączyć kropki.
No dobra, to może zrobimy tak, Malwin. Postawimy ci kufla i wtedy nam powiesz to, co uznasz za stosowne. Nie będę z ciebie wyrywał prawdy, ale widzę, że w twojej przyszłości jest wiele i kręcisz nam na razie. No, to nie ja ciągle naciskam na to, żeby się konfrontować z przyszłością. Dokładnie. To ja na to naciskam. A ty się kryjesz, ale dobrze. Uszanuję to. No dobra, ale niestety nie dowiedziałem się najważniejszej rzeczy, czyli co Gardis wie o moim udziale w tym wszystkim. Chyba będę się musiał zobaczyć z jedną osobą. Wszystkie tropy prowadzą tam. Ale póki co, KF, nadal chcesz wyjść? No pewnie. Idziemy w końcu się narąbać, nie? To idziemy się narąbać. Vincent... Muszę przyznać, też tego potrzebuję. Vincent przez całą wymianę zdań patrzył intensywnie na Malwina, nie odwracając wzroku. A ma kaptur założony? Nie, jest ten, jest bez kaptura. A ma takie wielofacetkowe oczy, czy jak wyglądają oczy Vincenta? Są to owadzie oczy, tak. Które nie mają żadnych powiek. Jeśli nie ruszają się, no to są one zupełnie w bezruchu. Jego twarz po prostu zamarła, patrząc się na Malwina. A nie masz tych takich jak modliszka, tych fałszywych źrenic nawet? Nie, nie. Nie, dobra. Czyli on ma po prostu jak mucha. Tak. Mam te szczółki, mam aparat gębowy, który zazwyczaj się rusza, jakby kiedy myślę albo coś. Tym razem jestem po prostu w bezruchu. Podchodzę i ci przed oczami robię tak. Robaczek, idziemy. Odwracam się do KE i za chwilę jeszcze jedna rzecz. I podchodzę do stołu razem z próbkami, które znaleźliśmy. Mm-hmm, okej. Okay. Myślę, że dobra, warto, czyli masz spojrzeli. Tak. Czyli co macie? Masz fiolkę tego płynu? Tak. Mm-hmm. Mam i... miecz. Mam miecz. Sakiewkę ze złotem i mam... Srebrem. Tak. Nie, tam jest kilka... 11 złota tam było. W srebrze. W srebrze, okej, okay, dobra. To już 11 złota w srebrze. I mam symbol ze skóry. Tak, wycięty tak, z czoła jednego z kultystów. No rozkładasz to na przedstole i co z tym robisz? Jeśli możecie spojrzeć, Garecie. Pewnie. Bardziej. Jeszcze zanim to, czy tylko Malwin rozpoznał rasę? Czy rasę znamy wszyscy, ale tylko Malwin coś więcej wie o tej rasie? Tylko Malwin tak naprawdę widział z bliska tę istotę. Mm-hmm. Okay, więc rozumiem. Tylko on wie, jeżeli ale nie wiem, mówił wam. Ale wie. Ale tak, tylko Malwin wie, kto to był. Dobra. Bo ty wyszedłeś, jak ona już praktycznie... Znaczy nie, no, ty rzuciłeś na nią czar, ale nie podeszła do ciebie. Dla ciebie wygląda jak elfka po prostu. Dobra. To... Przypominam wam, że byliśmy widziani, a dodatkowo zostawiliśmy świadków. Więc jeśli możemy określić, z czym mamy do czynienia. No chyba myślę, z innymi złodziejami, to... więc... Złodziej złodzieja raczej nie podkopię. Wątpię, że... Nie ma honoru wśród złodziei. Nie ma, ale po co mają? Wzięli co swoje i zwiali. No... Bardziej. Mieliśmy z nimi lekkie starcie. Nie wiem, na ile są pamiętliwi. Bardziej, byłeś tam pierwszy. Czy masz jakieś informacje, które mogłyby się przydać? Mówiąc to, Vincent już zabiera się do analizy próbówki. Dobra, Arkana. Okej. Okay. Znaczy, niech on mówi, a ja tam będę... Tak, rzuć, ja potem powiem coś. Oczywiście. No, może mam. Ale trochę nie czuję się komfortowo, gdy tak na mnie naskakujesz ciągle. Naskakuje. Dobrze. Więc tak to się nazywa. Okay. Malwin, dla dobra drużyny. Ja tylko oddaję piękny za nadobne. Dla dobra drużyny. Musisz sobie jeszcze jedno imię wymyślić, będzie łatwiej z tobą gadać, Malwin.
Spokojnie, dla ciebie równie dobrze mogę nie istnieć, bo ty i tak jesteś tutaj jak cień. To była Shadar Kai. Shadar Kai. Czy jak słyszymy to... Musicie nadal rzucić na historię, jest łatwiej. Okej. Rzucamy. Mówili po sylwańsku. To dość proste. Trzy. Shadar Kai to 18. 18, okej. Okay. 22. 22, okej, okay. Nice, dobra. Więc tak, ty... Chwilę, jeszcze 17 na arkanę, jeśli to jakoś się łączy. Okej, okay, dobra, to już zaraz moment. To zacznijmy od dołu w górę, nie? To jak od dołu to 3. Gareth, nie masz pojęcia, o co chodzi. To jest jakiś rodzaj... Shadar Kai to jakaś roślina? To właśnie. Z czym to dziękuję, się je? Już jadłem. Kae, ty słyszałaś pewne zabobony, o których opowiadają marynarze. I też, no... Znacie się trochę jako piraci z git na elfach, tak? Wiadomo. Ich się najlepiej okrada, mają najlepsze statki. Ale są też elfy, którym lepiej nie zadzierać. Mhm. Których wy nawet się boicie. I są to właśnie Shadar Kai. Oni nie budują statków. Rzadko też w ogóle się pojawiają w materialnym świecie, ale kiedy się już pojawiają, to raczej z nimi lepiej nie zadzierać. Ba, co więcej, czasem nawet wykorzystują wasze usługi w podróżach. I wiesz, że głównie zajmują... Znaczy, trudno powiedzieć, nad czym się zajmują. Nie rozumiecie tego. Oni po prostu czasem się pojawiają, wynajmują statek, gdzieś chcą się przemieszczać. Coś tam robią, wracają na pokład i znikają. Ale wiesz, że są niezwykle niebezpieczne, znaczy niebezpieczne elfy. Lepiej z nimi nie zadzierać. Raz ktoś jeden próbował takiego obrabować, to po prostu... No to, co zostało z tego biednego pirata z GIF, to już nawet się nie dało szuflą z powrotem do wiadra załadować. Dobra, tymczasem ty, Vincent, wiesz dokładnie, kto to jest. Mhm. Shadar Kai, legendarni łowcy wspomnień. Poruszają się pomiędzy planami i zbierają wspomnienia. Im smutniejsze, tym lepsze. Ponieważ dostarczają je swej władczyni, niejakiej kruczej królowej, gdzieś w głębi Shadowfell. Okej. Okay. Kwa, bo to się wtrynęliśmy teraz. Wspaniale, super. Czemu? No. Shadar Kai? Kaj, przed chwilą jeszcze się mądrzyłaś na temat tego, że nic nam nie będzie. Strasznie szybko zmieniasz zdanie. Nie zadzierałabym z nimi, absolutnie, więc no, mamy przesrane. Chcesz, czy nie zapanikować. Więc to już jest za nami. Cóż, więc Shadar Kai. To znaczy oni zadarli z nami. Ktoś mnie oświeci, proszę? Opisuję Shadar Kai. To, co wiem o Shadar Kai. Dobra, no to ja to wspomnień. Podsumuję jeszcze wszystko. Mm-hmm. Tak. Elfy z Shadowfell, służące kruczej królowej, którzy są jej tak jakimi posłańcami, psami gończymi i zbierają dla niej, mówi się na to wspomnienia, po prostu zbierają albo rzeczywiście wspomnienia, po prostu wyjmują je z żywych istot w magiczny sposób, albo zbierają różnego rodzaju przedmioty, które mają związek z tymi wspomnieniami i lubują się w smutnych wspomnieniach. Czyli często można ich spotkać gdzieś po jakiejś katastrofie, można spotkać ich też na polach walk zbierających ostatnie tchnienia tych żołnierzy itp. itd. Smutne wspomnienia. Nie dziwi mnie, mógłbym, że grabili groby. Mógłbym im parę schandlować. No, ale jest to pewien krok. Być może, strzelam teraz na oślep, ale łączy się ze sprawą zniknięć. Zniknięcia, smutni ludzie, wydarcie wspomnień. To też może być trop i wydaje mi się, że trzeba też sobie uświadomić, oni
ukradli zabójcę bogów. I właściwie tylko my wiemy, kto to zrobił. To coś ważnego? Właśnie, tylko ty wiesz, czym jest zabójca bogów de facto. Zabójca bogów? Porwali kogoś, czy co? Zabójca bogów to nie osoba, to rzecz, potężna broń. Najpotężniejsza, prawdopodobnie najpotężniejsza na Trójkontynencie, jeśli nie na całym Nowokręgu. Dawna broń Strzebora. Trudno wyobrazić sobie potężniejszy oręż i nie chcę wyobrazić sobie rzeczy, które Shadar Kai mogą zrobić przy użyciu tej broni. Odzyskanie go byłoby potężną kartą atutową w naszym dialogu z Gardis. Może kupić nam nawet uniewinnienie. Tak sądzę. Ja przed chwilą słyszałem, że lepiej z nimi nie zadzierać, a teraz ty sugerujesz, że mamy tam po prostu iść? Nie mówię, żeby wkroczyć wprost w paszczę Shadowfell, ale przeżyliśmy starcie z jedną z nich. Tylko my znamy trop. Ledwo przeżyliśmy. Tak, skoro ale... takie potężne, to po co? Odkupienie, jak bylibyśmy najpotężniejszą broń na Nowokręgu. Coś tu się nie zgadza, Gareth. Nie, ale Gareth ma trochę racji. Mamy ten symbol. Tak, Vincent, ty wiesz, co to znaczy. Tak. Ten symbol trzeba byłoby na religię rzucić. No to rzucam. I też pokazuję go wszystkim innym, bo w sobie położyłem go tak, żeby też się ich... Dobra, to ja też... No jest patrzę. To dość makabryczne, bo to jest ludzka skóra, jeszcze świeża. Okej, gdzie jest 20? KF ostentacyjnie nie rzuca na religię. 9, kurde. 20, naturalne. Wow, o, dobra. Nice. No ja 13. Nie wiem nic o Shadar Kai, ale właśnie... Ale dużo wiesz o Shadowfell. Co by się nawet zgadzało? Twoja matka opowiadała ci... Na dobranoc, trudno powiedzieć... Na dobranoc. Nie, no wiesz, no jako takie legendy, czy pewnego rodzaju przypowiastki. Właśnie o samym Shadowfell trochę więcej wiesz. Znaczy po pierwsze, ten symbol to jest symbol smoczy, Jezus. To jest symbol Kruczej Królowej, po prostu. To jest jej znak. To jest właśnie głowa kruka, jeżeli się jej dobrze przyjrzymy. I ty wiesz trochę o Shadowfell. To jest... Shadowfell jest miejscem, do którego idą niewierni. Jeżeli nie masz Boga, jeżeli nie masz obiecanego jakiegoś raju przez twoją religię, to idziesz tam. Jest to miejsce niezwykłego smutku i rozpaczy, także pełne nie dosyć, że zagubionych dusz, to jeszcze pełne nieumarłych. I no to jest takie po prostu jak z baśni miejsce zła. Ile wiecie o Shadowfell? Ale jeśli wiecie tyle o Shadar Kai, możecie sobie wyobrazić, jaka jest kraina, w której przebywają i jaka jest pani, której służą. Znak na czole tego biedaka to właśnie symbol Kruczej Królowej. I wyobraźcie sobie najsmutniejsze miejsce, które przepełnia rozpacz, gdzie zagubione dusze egzystują bez celu. To aha, będzie i jeszcze jedno, tego. Bo ty rzucałeś na religię. Wiesz, tak. Że no, Krucza Królowa jest Bogiem, jest boginią śmierci po prostu. I to jeszcze, bo ty miałeś aż 20, nie? No dobra, tak. To wiesz, że... Tak, no to jest bogini śmierci, jedna z panteonu wszechświata właściwie nawet można powiedzieć. I jej atrybuty to jest właśnie śmierć, smutek, dawne jakby... Nawet nie wskrzeszenie, tylko wieczna męka i dodatkowo jeszcze... chwila, bo jeszcze jedna ważna rzecz. Zapomniałem. Jej wyznawcy nienawidzą inteligentnych nieumarłych. To jest też taka bardzo ważna cecha, że ci, którzy oszukali śmierć w jakiś sposób i stają się nieumarłymi i zamiast iść w zaświaty zostają na materialnym planie, są uważane przez tą religię za największą obrazę
Kruczej królowej. Okay. Co ty za bajki, Garrett, opowiadasz? Mama ci to opowiadała, że to w Lakich jest o śmierci. I po prostu prycha ze śmiechu. Co jest? Jeszcze raz? W Lakich jest o śmierci przecież, co ty gadasz? Królowa licz. Jak już wymyślasz bajeczki. Jakie dowody istnieją na to, że idzieś tam po śmierci? Nie wiem, a ty wierzysz, że Cor się robi po śmierci? Jeśli... Jeśli... nie ma żadnego miejsca, gdzie prowadzi cię twoja wiara, kończysz właśnie w Shadowfell. I czego ci lepiej... z całego serca nie życzę. I zacznij sama się... królowa... Zacznij się namyślać lepiej. I odchodzę. Sama królowa... Nie załapałem. Jest... Nie chciałbym z nią zadzierać, ale nadal obstawię przy tym, że spróbujmy się chociaż dowiedzieć czegoś o nich, o ich pobycie w Casa de Comerady, nawet informacje o tym, kto ukradł zabójcę bogów, kto i gdzie go wyniósł, będzie cenna dla Gardis. Nie mówię, że musimy od razu pojedynkować się z Kruczą Królową, czego nigdy bym nie insynuował. Czy ale to... jest to ważny trop. To jest nasza szansa na kupienie niewinności. Garrett, byłbyś gotowy iść do Gardis i rozmawiać w naszym imieniu? Znaczy, to... też jeszcze jedno zaznaczę. Żeby dostać się do Shadowfell, trzeba umrzeć. Tak. To do dzieła. Tak, ale nie wyjdę do samej Cytadeli, ale jak już wiecie, mam całkiem mocny kontakt w Gardis i tak zamierzałem się z nim rozmówić, więc... Dobra, ale to idź sam. Ja tam się nie pakuję z powrotem. Nie, wy się tam ze mną nie pakujcie. Tu już po prostu Gard mówi, nie, pójdę sam. Bardzo dobrze. Ale może weź jakiś dowód na to, że w ogóle wiesz, gdzie jesteśmy. A, jeszcze jedno. Ile ta arkana, ile tam było, Vincent, na arkanę? Na arkany było... 17 było. Tak, 17. To już z bonusami podliczone, tak? Tak, już podliczone. Dobra. Nie umiesz do końca rozpoznać, czym jest ta ciecz. W sensie tak dosłownie tego zidentyfikować jak magiczny przedmiot czy czar. Nie udaje ci się to. Jednak znajdujesz w tym jakieś namiastki klątwy. To było jakiegoś rodzaju klątwa. Namiastki. I na pewno jest zaraźliwe. Znaczy teraz już jest teraz już jest nieaktywne. To dobrze dodałeś, bo już był stres. Ale... Masz 20 godzin. Znaczy, nie dotykałbym tego na twoim miejscu i nie konsumował, bo może być dziwnie, ale na pewno to jest jakaś forma klątwy. Wiedząc już, że te wszystkie substancje, które zebraliśmy, miały kontakt z Shadowfell, a przynajmniej pochodzą z niego częściowo, pośrednio jest tam jakaś koneksja, to przymykam oczy i używam swojego Divine Sense, żeby zobaczyć, czy potrafię wykrywać te istoty. Divine Sense wykrywa wpływy... Celestial Fiend Undead. Dobra, no to kiedy zamykasz swoje oczy, otwierasz swoje trzecie oko, po pierwsze, kiedy patrzysz na te przedmioty, na pewno one mają taką poświat, a to jest bardzo minimalne. Tak jak twoja broń też jest trochę święta w pewien sposób, mają rzeczywiście pewną dozę celestial na sobie. Nie wykrywasz undead, ale kiedy tylko spoglądasz w prawo, widzisz po prostu czarną dziurę tam, gdzie powinna stać Kae i potężną fiend energy. Okej. Okay. To jest wręcz aż przytłaczające, aż musisz wrócić do rzeczywistości. I jak to widzę, to czy to jest normalne dla piratów z GIF, czy ja to wiem?
Łokby się zastanawiam, tak. Historia, to jest... no możesz rzucić historię, nie wiem, a religia może też. Religia bądź historia. Okej, okay. Gapisz na mnie. Co się dzieje? Jeden. Halo. Dużo się dzieje. Jeden. Halo, co się gapisz? Nie wiem. Dwudziestka, nie. Dwudziestka kolejna, no. Dobra. I na co to było? Na religię. Na religię? Muszę na religię rzucać. Dobra. To ci śmierdzi paktem z jakimś demonem. Czyli to nie jest taka dla gifów, że oni po prostu tak mają rasowo? Nie. Okej. Okay. Znaczy nie, no centralnie widzisz, że już karew jest zaprzedana w jakiś sposób. Ej. Na razie nic nie mówię, bo poruszę ten temat, ale no, nie kurwa, teraz. No taki rzut, co mam zrobić? Tylko... No, dzisiaj lecą. Fakty lecą dzisiaj. Sorry, Paweł, ale nie masz prawa narzekać, że coś ktoś nie narzeka, nie narzeka, że po prostu śmieje, nie? Że po prostu się śmieje. Znaczy ja czekam, aż to, on to zrobi, bo to jest najlepsze, że on centralnie jest paladynem, może tak zrobić. Ja tak przed oczami, żeby nie gap się, tak żeby się wybudził. Po prostu wybudzam się, odsuwam się, ale potem już gram spokojnego, że nic, a ty co mi strykasz przed oczami. Co stało się coś? Gareth? Gareth, tak, kładę ci rękę na ramieniu. Kładę ci rękę na ramieniu. Idziemy się napić w końcu? Tak. Nie, idziemy się napić. Chłopaka coś tutaj wstrząsnęło. Ja nic nie zauważyłem, ale to jest normalne. Insight musicie rzucić, jeśli chcecie sprawić, że go coś wstrząsnęło. Ja czekam. No nie, no mówił, że go... Ja miałem na początku taki bad acting, okay. A potem... I mówię. Dobra, no, czyli widzieliście, że się wzdrygnął. Okej, okay, skoro tak, Bartek tak mówi, to tak było. No, widziałem coś na stole. Te przedmioty są niepokojące bardzo. Insight. No to Paweł, deception albo persuasion, ale nie mówisz, które. Znaczy, domyślam ale się. Ale w sensie już widzę, że tak się na mnie wszyscy gapią, tak? Nie, nie. A to chyba to Bartek. Znaczy, to ja powiedziałem, że po prostu wygnęło mnie to, że tymi przedmioty. Bartek, bo to że te tam. Przedmioty są takie. Dobra, no w każdym razie. Dobra, chwila, ogarnijmy się. Dobra, ja insightuję Gareta. Tak. Malwin insightuje Gareta. Ty, no nie wiem, widziałeś, że Garet się dziwnie na ciebie patrzył. No tak, ale nie wiem, o co chodzi do końca tak na razie. Nie tak do końca, no. No. To ja deception, nie? Czyli dwa wyrzuciłem, tak, że nie będziesz miał. Pięć, czekaj. Odliczmy. Mam pięć. Tytanów. Mam pięć. Pięć i... To ja deception, to mam plus cztery, to mam dziewięć. Yo! Potężny pojedynek. No. Dobra, Gareth po prostu wzdrygnął się tą... Tak. Shadowfell, no. To jest straszne. A Vincent nic nie robił, tak? Ja nie zauważyłem. Dla mnie okay, to jest dobra. Normalny morality enjoyer behavior, to co wy robicie w dobra, tej chwili. Dobra. Pójdźmy się napić. Tak, chodźcie, już. Wstaję i wychodzę. Ale w drzwiach się zatrzymuję, patrzę, czy za mną idą, żeby sam nie poleść. Okej, okay, ja bym się chciał przejrzeć w lustrze, czy w jakim stanie jest mój make-up. Wasz make-up jest w fatalnym stanie na tym etapie. Nos mi zjeżdża tak. Tak, no przedzieraliście się przez krzaczory, biegliście spoceni. Garethowi to już się odkleiła ta blizna. K.E. straciła gdzieś swój nos. W ogóle jej suknia jest też podarta. No, Vincent ma inne kolory już teraz. To łapa tego nie zauważy? To odklejonej blizny? Nie, on tego nie skomentował po prostu. A, okay. Dobra, chciałbym odnowić mały retouch zrobić no to, tego. Rzucać coś? Performance rzuć, zobaczymy jak dobrze to zrobisz. Okej. Okay. Dawaj. Masz jeszcze inspirację jak coś? Nie. Okej. Okay. Nie potrzebuję. 23. Nice, dobra, no to Malwin robi wam retusz. Wyglądacie dokładnie tak samo, jak kiedy wchodziliśmy przez bramę.
suknia trochę krótsza, bo tam trzeba było odciąć kawałek, ale... Nie, nic nie odcinamy, nic nie odcinamy. To się coś nie podarło? Okay. I chyba tam strzyłeś. Trochę tam jest... I tam chyba jest, jest okej, okay. Jest modnie. Nadal okay. Mamy chyba jakieś derki, które zabraliśmy, żeby się tam poprzykrywać, jak te hieny cmentarne. Macie takie, no, takie płaszcze. Odstawialiśmy. Tak, to ja mam taki też znoszony płaszcz na sobie, naciągam go bardziej, żeby tej kolczugi nie było tak widać, żeby tak nie epatowała. Jasne. Ja idę w pełnym garniaku, tak jak wszedłem, w czerwonym garniaku z białymi tymi falbanami. Cały czas mam okulary Malwina na sobie, tak? Przypominam. Tak. I no i tą bliznę. Dobra. To no chyba gotowi. Ja jestem Genowe Fon. Znowu. Czyli, dobra, zmieniasz kolor skrzydełek na ten. Dokładnie, na różowy. Hmm, czyli wracamy do naszej. Wspomnij mi, Vincent, fajki. Twoje te glejty są, aż ich nie odwołasz, prawda? Albo nie zrobisz tak, nowego. Albo nie zrobię nowego, dokładnie. I czyli one możesz... potem, nawet jak zginiesz, to one chyba przez jeszcze tyle dni, ile masz inta, że tak, trwają. Nie? Dokładnie, tak. Więc ile masz jeszcze inta? Są aktywne. Nieważne. No słuchaj, jeśli chcesz sobie policzyć, ile ten... Mam 4. Okej. Okay. Small int energy. Dobra. No dobra, czyli co? Ruszacie na miasto. Tak. No dobra, to gdzie się udajecie? Macie do wyboru tak. Już wam mówię, moment. Więc tak, po pierwsze zapadła już całkiem noc. Miasto wita was no, zabawą w najlepsze. A nie była noc wcześniej? Jak my... Nie. Nie, to był wieczór taki, okay. Bo tak około 19, a że jest jeszcze lato, to jeszcze było jasno. Dobra. Więc teraz, jak uciekaliście z... Po tej całej akcji to ja już mówiłem, że ostatnie promienie Rebrilli są zasłaniane przez Irsombrę, teraz jest po prostu ciemno. Niby gwiazdy świecą nad wami, miasto buczy po prostu wspaniałą imprezą. Widzicie ludzi no już w różnym stanie upojenia na ulicach tańczących, widzicie, że wszelkiego rodzaju jakieś przybytki wystawiły po prostu stoły na zewnątrz, ludzie przy nich siedzą, jedzą, grają w karty. Widzicie też grajków, którzy przygrywają muzykę, ludzie przy nich tańczą. Nawet pomimo tego, że na razie jesteście w tej biedniejszej dzielnicy, to tu jest naprawdę, widzicie, że też ludzie się bawią. Ale największy tłum, widzicie, po prostu idzie w kierunku centrum. Tam, gdzie gazeta zapowiadała, że znajduje się na głównym rynku wspaniały, organizowany przez niejakiego, przez Ado Festyn. Sponsorowany przez niejakiego Ado Festyn. Ci, którzy są z Dekomerade, wiedzą, że Ado jest to właściciel najlepszego sklepu z magią w całej Dekomerade i jest on arkanistą. Czyli jednym z właśnie legendarnych arkanistów, którzy sprzedają magiczne przedmioty. No, chować się. Ja już starszy i idzie za muzą po prostu. Garek, ty chciałeś tak się zabawić, to poleć jakieś miejsce. No, pamiętacie co pisała gazeta? Ado robi festyn na rynku i można wygrać cenne nagrody, aczkolwiek pewnie jest to też miejsce największego ryzyka. Jeśli tego nowego roku. Za Bartkiem, patrzcie. No widzowie, mówiliśmy, że idziemy trochę wyżej z produkcją, więc... Więc po prostu przeniosłem się do Casa de Comerade i Mercier. Tak. Możemy też po prostu iść się napić do tawerny. Tak, we wiecznym pląsie jest, płacisz raz, pijesz ile chcesz aktualnie. Jest wow. Dobra promka, jest happy hours w wiecznym pląsie. To idziemy. Chociaż ciekawi mnie ten arkanista. Co wy myślicie? Ja mogę wieczny spróbować. Możemy zahaczyć i to. Co wy na to? Dobra. Nigdy nie byłem to jest w takiej ilości ludzi. To jest w jednym miejscu, już wam pokazuję na mapie wszystko. Mhm.
Czekajcie, zrobię tylko pętlę, żeby to się wszystko zapętlało. Dobra, więc tak, wy znajdujecie się tutaj, w zachodniej ćwiartce. Tu też panuje, no ta zabawa ogarnęła całe miasto już, więc tutaj, tylko że po prostu ci biedniejsi ludzie na swój sposób, bardziej w taki rodzinny sposób świętują. Mhm. Główny rynek znajduje się tutaj i tutaj rozstawił Ado swoją, że tak powiem. Znaczy nie wiecie, co tam się do końca dzieje, ale zapowiedziane jest, że tam zostaje. No. Mógłbyś wyłączyć muzykę, która jest pod efektami? Jasne. Bo jest wyłączona. Bo jest muzyka z festynu. Jest dwa razy. Muzyka. Tak, dobra, już. Dobra, sorry. Muzyka. Trochę ściszę. Nie, ja sobie tutaj kontroluję ten. Dobra, to wiecie co, to ściszę Joyful Festival Ambience. A kurde, bo trzy muzyki były odpalone na raz. Dobra, to już wiele wyjaśnia. Jak prawdziwy festyn. Okej, okay, dobra. Trzy muzyki. I ze smażalni leciały hity z Eski i wiesz. Teraz powinno być okej w miarę. O, fajnie. Bo jest teraz. Teraz jest okej, dobra. Sorry, bo ja taki mega mix zrobiłem przez przypadek. Dobra, i na głównym rynku znajduje się główny, że tak powiem, zabawa, a tutaj znajduje się ciągły pląs, czyli tawerna, która jest otwarta 24 godziny na dobę, prowadzona przez niejaką, Christę Brudok i Astora. Czy są jakieś inne tawerny blisko? Jasne, blisko niestety niekoniecznie, ale tak, jest portowa. Mm-hmm. Zielony Dok, która znajduje się za dzielnicą handlową bliżej portu. Jest jeszcze po drugiej stronie rzeki Czarna Szmata, która... Pasujemy chyba. W której piją głównie żakowie Akademii Elgina. I do tego jeszcze jest w zachodniej ćwiartce takie szemrane bardziej miejsce, niewielkie, zwane tym... I ono się nazywa Wysiedziany Fotel. Dobra. Do Wysiedzianego to... możemy zawsze iść, jak się tam... Do Wysiedzianego. Dalej. Idźmy najpierw do tej tawerny, a potem może weźmy udział w tym konkursie. Bo dobra, ja tak na sucho nie będę brał udziału w żadnych konkursach. Ale ty wiesz, kto tę tawernę prowadzi? I tak robię taki znak oczu. Nie będziesz się bał, Marcin? W sensie, nie rozumiem, co to znaczy. Mówiłeś coś wcześniej o Beholderze, że cię jakiś tam zaatakował, czy coś. Beholder, tutaj. Tak. No, słyszałeś? Prowadzi ciągły pląs. To nawet tak, Krista prowadzi ciągły pląs za dnia, Astor prowadzi go w nocy. Jest noc. I pokazuje oczy, tak trochę wyśmiewając jakby to, że... Znaczy domyślacie się, że w tak wielką imprezę oni obydwoje będą na barze, żeby ogarnąć wszystko, ale... Ja po prostu próbuję wybadać, jaki ma stosunek Malwin, czy się faktycznie boi, czy... No widzisz, że jest zestresowany. Dobra, możemy gdzieś indziej, spokojnie, Marcinek. Dobry kamuflaż. Nie, no. Aha, jeszcze jest jedno miejsce, sorry, zapomniałem. Jeżeli jeszcze za północną bramą, a to już jest za miastem, jest pod Samotnym Dębem. Może Zielony Dok. Będzie trochę mniej ludzi, a cały czas blisko głównych atrakcji. Mają być ludzie, ma się lać alkohol, mają być śpiewy, tańce. Po to przyszłam tutaj. No to dobra. Prowadź KF do ciągłego pląsu, jeśli wiesz, gdzie to jest. Ja takim tanecznym krokiem. Ja tak trochę obejmuję Gareta za ramię, to przeciwne. Mm-hmm. Nachylam się do ucha i mówię: nie wiem, czy ja zniosę Beholdera. I widzisz, że jestem bardzo blady. Bledszy niż ten make-up. Dobra. KF, zmiana planów. Prowadź, ale do Zielonego Doku. Powiem tak, no. To nie jest tak, że to są jedyne miejsca, gdzie można dostać alkohol. Przy takiej imprezie dostaniecie też na rynku po prostu, dobra, na pewno. Więc niekoniecznie musicie w ogóle iść do karczmy, chyba że chcecie. Nie, Gachet, oczywiście, chodźmy. Chodźmy do karczmy.
Dobra, najwyżej nie wchodzimy. No możemy się w ogóle nie dostać, będą pewnie kolejki. Weźmiemy beczułkę i... Nie ma problemu, nie ma problemu. I po cichu do Gareta mówię. Chciałem tylko odrobinę wsparcia. Robić szopkę. Dobra, sorry. Idziemy. Prowadź Kae. No, do tego. By... oczy. No to ja wstanecznym krokiem was prowadzę. Podkradam jakiś kufel, podkradam jakiś z alkoholem. Okej, slay of hand. Dobra. Ważny rzut. No. O! 16 plus... ile miałem? Co dobre są rzuty, jak będzie coś ważnego, to się... Ja się boję walki. No, centralnie swoje szczęście teraz wyładowujecie. Właśnie ono się kończy. Kae, ile jeszcze raz? 20. 20. 20 z bonusami. Dobra, no to dwa kufle zgarniasz, pełne piwska. Slay of hands. To daję Malwinowi od razu drugie, wciskam mu tak w rękę, to mówię, pij. A to jest pełne? Pełniutki. Ona po prostu karczmarka, czy tam jakaś kobieta, która rozdawała właśnie piwo klientom, ona po prostu i to prosto stacy. Okej, ja to wypijam na raz. Ja takie obrudowszafta czy ten. Ja to zeruję, bo ja potrzebuję czegokolwiek poza tym stanem, w którym jestem. Dobra, więc tak, to jest w ogóle ciekawa rzecz. Brudershafta ci proponuję. Bo jak macie stan bycia pijanym w D&D, czyli tam intoxication, to wtedy jesteś jak poisoned, czyli masz disadvantage na wszystko, poza odwagą, że jesteś odważniejszy, że masz advantage na charyzmę wtedy przeciwko strachowi. Idealnie zbudowana postać, dobrze. No to ja przystaję na to, co Kae. Dobra. Pijemy. No nie wiem, no to wypijacie te piwa. To nie jest jeszcze aż tak dużo, żeby was, wiecie, żeby film wam się urwał, ale dobra. Sądzę, że na pewno możecie poczuć się trochę bardziej odprężeni. A gdzie KF zwinęła? To było właśnie jakiś taki wyszynk? Jakaś taka mniejsza... trudno to powiedzieć, czy to restauracja, czy bardziej takie po prostu... Bo wy jeszcze jesteś po prostu... Jakaś rodzina sobie piła i tam przynosił piwo ze środka. I... Oj tam. Dobra, to nie są nowe. Idźmy szybciej. W sensie, ale jakoś to tak zostaje. Znaczy, po pierwsze nikt nie zauważył, bo to było Slay of Hand 20, a po drugie masz wrażenie, że to tak jest taka bardziej rodzinna atmosfera tutaj w tej części miasta, więc nawet jeśli by Kae poprosiła, to by jej ktoś dał, ale nieważne. Okej, okay. Ale to nie było jakieś mocne, więc jakby się nie, dalej normalnie... Zwykłe piwo. Okay. Dobre na pewno. W Casa de Comerade słynie z kamrackiego piwa, ale produkowanego w tutejszej gorzelni. Ale to nie jest za mało, żeby wam skończyć was na raz. Okej. Okay. Znaczy, no wiem, tylko jakieś tam side effects. Okej, okay, no to... Na razie czujesz się po prostu flavorowo bardziej odprężony. Czyli idziemy w stronę głównego rynku, tak? Tak. Dobra, to ja patrzę, czy można kupić jakieś ciepłe przekąski. O Jezus, czego by nie można kupić? Są przede wszystkim to, z czego słynie Casa de Comerade, czyli najróżniejszego rodzaju owoce przestrzeni kosmicznej. Różnego rodzaju ryby łapane przez tutejsze skałoskoczki, najświeższe na całym trójkontynencie. Dodatkowo jest oczywiście wszystko, co się da zrobić z młotogłowa i wyjątkowo na tę okazję jest czarny ser z mleka katoblepasów, zwany też jako śmiertelny ser. Ale on cię poisonuje, czy tak się nazywa po prostu? Pachnie jak śmierć, ale jest niezwykle przepyszny. Jej. Pachnie jak śmierć? Tak, centralnie pachnie jak zwłoki. Okej, to... czekaj, muszę sprawdzić coś. Dobra, to ja chcę kupić ten ser. Dobra, jest drogi. Jest drogi, ale... Znaczy, zależy ile chcesz go kupić, bo jeśli chcesz całą... Jeśli chcesz... Ale dobra, to jest instant. Mhm. Dobra, spoko. To jeżeli chcesz kupić całą
okrąg sera, całą belę, to będzie dużo kosztować. Ale jeśli chcesz, nie wiem, kawałek czy coś, to sądzę, że tak 10 srebra za taką, wiesz, żeby sobie do mordy od razu wsadzić, to bez problemu. Dobra. A jeśli chcesz taki, no nie wiem, taki już kawał większy, taką powiedzmy 1/8 tego ogromnego koła serowego, to myślę, że tak sztuka złota. To chcę taki kawałek do ten. Taki za taki do jedzenia, czy taki... Żeby... Taki do jedzenia. Dobra, no to znajdujesz jakieś tam po prostu stanowisko, gdzie rozłożyli się tutejsi rolnicy, którzy... Znaczy nie tutejsi, właśnie bardziej z głębi kontynentu, którzy... na bagnach hodują katoble pasy i znaczy, trudno to nazwać hodowlą właściwie. Podkradają im mleko, okay, tak żeby nie umrzeć. I rzeczywiście jest poza dużą ilością wyboru innych serów po prostu z innych zwierząt, takich jak kozy, owce, krowy. Jest właśnie charakterystyczny, czarny jak smoła, z czerwonym, wybitym diabłem. Z tego. Z czerwonego wosku jest właśnie czarny ser. I też no chcę tego spróbować. Dobra. Okay, słysząc to. Dobra, no to 20 srebra i dostajecie po kawałku takim na patyku, żeby sobie skonsumować. Dobra. Co to jest? Okej. KF, ty też chcesz? No. Wali. Nie wiem, dobre to jest chociaż? Śmierdzi jak trup. W sensie, KF, no wąchałaś trupy. Nie, podziękuję. Jak chcesz. Dobra, to kupuję dla mnie i dla Vincenta. To ile muszę ten wydać? 20 srebra. Dobra, 20 srebra, czyli jak mam złoto, to wydają mi 80, tak? Tak. Po piwku jeszcze weź, Garet. Po piwerku. Dobra, okej. Biorę. A to ile jeszcze po piwku dla każdego, powiedz? Jeden kufel takiego ale tutejszego kosztuje 4 kopery. Dobra, 4 kopery. A czekaj, a koper ze srebra, żeby wydać? 10 koperów to 1 srebra. A był wysyłany link. Był. Jest na handoutach. Tak, czyli 12, czyli muszę wydać 2 swoje srebra i zostaje mi jeszcze 8 koperów. Okej, dobra, wszystko wpisałem, więc idę obładowany. Może tak. Ktoś, to tak jeszcze się pyta, może ktoś zna jakiś czar, żeby ten ser tak nie śmierdział? Chciałem sprawdzić, czy taumaturgia tak nie działa, ale nie. Jakiś bardziej prestidigitation czy coś. A czemu chciałbyś pozbyć się tak pięknego zapachu? Wciskam Vincentowi jego części. Vincent bierze ser i po prostu trzyma go sobie przed twarzą. No jest to znajomy tobie bardzo zapach. Już takiego ciała, które sobie trochę poleżało, więc jest... Nie wiem, jak to kurwa pachnie, ale jest okropne. To ja wciskam KF drugi. Słodki zapach podobno. Słodki. Dobra, to ja wciskam KF drugi kufel, Malwinowi drugi, jeden Vincentowi sobie daję i mój ser zjadam bardzo szybko i popijam piwem. No to jest tylko jedyny sposób, żeby to zatkać nos i to po prostu od razu. I jest naprawdę dobry, w sensie nie spodziewałeś się tego. Bukiet jest niezwykły, czuć takie ziemne, właśnie wręcz chciałoby się powiedzieć bagienne smaki, ale one są przyjemne. W sensie nie wiem, jak atrakcyjnie błoto może smakować, ale to smakuje bardzo dobrze. Mówię do KF. To też jest niezwykle miękki i się rozpływa wręcz. Dobra, to zwracam się do KF. Taki śmierdzący, a taki dobry. Pozory często mylą i nas zwodzą, nie KF? No, też, no, nieważne. Się powstrzymuje się, uśmiecha tylko i mruga i bierze łyka. Dobra, gul. Ja się rozglądam po was wszystkich i tak już z przystawionym kuflem, tak do mordy. Macie jakieś dzisiaj dziwne fascynacje tym... O kurde, też sobie wezmę kufel, poczekajcie. To nic nie mówię jednak, bo... Uciek, biegnie.
Wszystko widać na końcu. To też jak Goofy as sąd spuścisz teraz. Zobaczcie, jaki roch jest malutki. O nie, roch idzie w stronę światła. Biegnie, biegnie. He's big. Dobra. Ja mówię, macie dzisiaj jakąś dziwną fascynację śmiercią. Ten sech. Patrzę na to, co robi Vincent. Vincent po prostu sobie tak przykłada pod ten kaptur i tak wyciąga. W ogóle nie jest, on go nie je, on po prostu sobie jakby się nim wącha sobie. Wącha go sobie. Podoba ci się ten zapach? Jest inny. Jest ciekawy. Jest zupełnie nie jak inne rzeczy, które jecie. Pewnie dlatego, że capi trupem. A u nas... Nadal masz problemy z trupami? A u nas... Nie jada się trupów, Vincent. A jednak sprzedają, więc chyba wam czegoś brakuje. Powiedział to Malvin, a zaraz za nim jest taki, wiecie, takie stoisko z pieczonym kurczakiem. Jest jakaś ława, żeby usiąść? Ja na pewno, znaczy zależy. Jeżeli już się dotarliście na... Jeżeli jeszcze na razie jesteśmy w drodze na główny rynek, to raczej ciężko. Ale dobra. Jeśli już na samym rynku, to tak. Tam rozstawiono po prostu w jednym miejscu takie stoły pod baldachimami. Na szczęście nie ma zamiaru chyba padać dzisiaj, ale są takie miejsca, gdzie można po prostu usiąść z tym jedzeniem, które się kupiło. Dobra. To jeszcze jak idziemy, już tam zmierzamy, tylko jeszcze Gareth rzuca wzrokiem na to, czy są jakieś patrole. Dobra, no to gęsto. Spostrzegawczość, jak dobra. Masz patroli. I w międzyczasie, tak, no wydaje mi się, że bez testu, bo tylko patrzy na ściany, które mija, czy są jakieś listy gończe porozwieszane. Okay. Spostrzegawczość to będzie 17 plus... Z wisdoma. Perception. I plus 1 to będzie 18. 18. Są patrole, ale widzisz, że oni są bardziej zajęci imprezowaniem. Okej, okay, w sensie, okay, dobra. No jest paru takich, którzy są, widać, ewidentnie bardziej sztywni, głównie hobgobliny, i oni rzeczywiście patrzą, co się dzieje, ale to jest takie, wie, że po prostu stoi gdzieś tam w jednym miejscu z założonymi rękoma, się po prostu rozgląda. Widzisz też paru może strażników gdzieś w tłumie, ale oni gdzieś po prostu sobie stoją z piwem i gadają z kimś, na przykład przy jakimś straganie, prawdopodobnie po prostu piją sobie na koszt firmy w dużej ilości. Więc jest raczej takie, no, rozpasanie, byś to okay. nazwał. Listy gończe jakieś widnieją? Dobra, rzeczywiście są tablice różne z ogłoszeniami. Jedna taka największa, najbardziej znana, ciągnąca się kilkanaście stóp, wielka, długa tablica, na której można znaleźć nie tylko najnowsze informacje, jakieś wysyłane do siebie jakieś krótkie notki, może zostawione przez mieszkańców, tego typu rzeczy, po prostu ogromna tablica ogłoszeń. Są tam też różne zlecenia, jakby was to interesowało. I tak, są, cała jedna jest poświęcona na listy gończe. I rzeczywiście dostrzegasz dwie znajome twarze, czyli KF i Malvina. Ciebie nie znajdujesz. Okay. I widzisz też fatalnie narysowanego, domyślasz się, że chyba chodzi o Vincenta, ale no nie wiem, po prostu rysownik chyba nigdy nie widział po prostu Zixila i to jest po prostu taki karaluch. Dobra. Okay. Domyślasz się, że o niego chodzi, ale trudno to rozpoznać. Swojego nie widzę. Dobra. Ciekawie. Dobra, to tak też tam nie mi tręży długo, tam raczej idę, ilustruję, no ale zapamiętuję, żeby może w powrotnej drodze przyjrzeć się tym zleceniom. Tak, i wiesz, że no to jest po prostu takie, to są takie najraczej różne rzeczy, które
osoby prywatne szukają w ten sposób różnego rodzaju właśnie śmiałków czy najemników, zostawiają, że jest jakaś okazja, żeby coś zrobić. Okay. I to jest powszechna praktyka wszędzie na Nowokręgu. Mhm. Dobra, idę. Tylko to była obserwacja cicha. Jasne. Docieracie na główny rynek. Tutaj po prostu tłum jest już... Znaczy, jest jeszcze większy, ale bardziej rozrzedzony, bo po prostu przestrzeń jest większa. Gdzieś tam w oddali... chwila, bo muszę zobaczyć, z której strony wy wchodzicie. Bo wy wchodzicie tędy. Tak, czyli zaraz po tym, jak mijacie ogromny budynek tutejszego szpitala, mijacie dzielnicę operową, która jest niezwykle pięknie przyozdobiona. Widzicie też ogromne ilości ulicznych różnego rodzaju performerów, którzy tutaj odstawiają sztukę, performance. Są właśnie ludzie plujący ogniem, są tancerze, są mimowie, no czego dusza nie zapragnie, klauni. I potem waszym oczom otwiera się wspaniały główny rynek, niezwykle przyozdobiony. W tle właśnie w tą stronę? A tak, na tle dzielnicy handlowej, na jednej z najbardziej barwnych dzielnic tego miasta. Każdy budynek praktycznie w innym kolorze, ponieważ znajdują się w nich najróżniejsze sklepy i najróżniejszego rodzaju przybytki, więc każdy próbuje w jakiś sposób się reklamować. Budynki są wspaniale ozdobione, są rozwieszone płachty, także z kolorowych, osłaniających ulice materiałów, takie po prostu no, przepiękne miejsce. I główny rynek, na którym odsunięto wszystkie zazwyczaj stojące na nim stragany, usunięto bardziej pod jego ściany, krawędzie. I główne miejsce zajmuje gigantyczny cyrkowy namiot, do którego ludzie się tłoczą po prostu dookoła niego. I widzicie też, że przed ciągłym pląsem, domyślacie się, że to ciągły pląs, jest po prostu tłum ludzi, rozstawiono właśnie dużo stołów przed samą karczmą i chyba Astor i Krista też widzicie zatrudnili więcej ludzi do pomocy, bo widzicie, że są po prostu więcej jest osób roznoszących alkohol i jedzenie. A tu nie ma nigdzie pozostałości tej szubienicy? W sensie tego tam... I to właśnie miałem o tym wspomnieć. Okej. Ale dobrze, że mi... Dobrze zwracasz uwagę. Poczekam na to. I widzicie... Znaczy na początku przegapiliście to, ponieważ nie rozpoznaliście tego, ale rzeczywiście na środku, przed tym, przed zajmującą środek placu fontanną jest rzeczywiście wybudowany taki podest, na którym powinna być szubienica. I ty, KF, widziałaś ją wiele razy stamtąd, ze swojego okna wieży więziennej, ale zamiast właśnie te belki, na których powieszono by linę, żeby was powiesić, to zdjęto i teraz na nie napleciono wspaniałe rośliny i zrobiono z tego taki łuk bardziej. I taką coś w rodzaju sceny, na której przerobiono tą po prostu szubienicę na scenę, na której kto chce może wystąpić za pięć tu. Jeśli zapłaci 5 kopera, to może po prostu wejść i wystąpić, jeśli chce. Na obliczu Gareta odmalowuje się bezbrzeżna ulga, jak widzi to. Ja pokazuję ci ten właśnie tę szubienicę i poznajesz? Co? A ty poznajesz KF? Poznaję, w sumie nie podziękowałem ci. I tak cię biorę pod rękę i daję ci takiego buziaka w policzek, ale takiego po kumpelsku, takiego. No, rozumiem. Ja mam coś. Jakby co, pan artyści, pilnujcie się. Tak. I po prostu wypija do końca swój drink i wyrzuca ten kufel na ziemię. Dobra. Widać, że już jest taka rozbawiona mocno. To właśnie widzisz, jak Gareth chciał się tak stuknąć, tak zamiera z tym kuflem, jak ty już ten swój tak rozbiłaś o ziemię, to mówię, dobra, KF, to na mój koszt, daję jej 2 srebrne monety i weź kupisz coś lepszego.
A my zajmiemy stolik. Dobra. I leci uradowana to. Dobra. To my zajmujemy stolik i chcę coś chłopakom powiedzieć. Wow. Dobra, pozbyłeś się KF. Wow. Dobra, to zanim wy zaczniecie, KF, gdzie Bros before... Bros before pirates. Znaczy, w kierunku pląsu po prostu szukać alkoholu jakiegoś tam dobrego. Dobra, nie? Czyli masz ile srebra? No, dwie sztuki dostałem od Gareta, ale jeszcze mam swoje jakieś, więc po prostu szukam jakiegoś dobrego alkoholu. Dobra, to zaraz do ciebie przejdziemy. Jak tak, skakujesz to jest mniej istotne, także luzik. Garet, znajdujecie, stolików jest mnóstwo. W sensie może trzeba było jakiegoś pijaka tak, wiesz, odsunąć, żeby on spadł na ziemię tam, przesunąć po prostu masę kufli, która tam już stoi. Ale rzeczywiście, na razie siedzicie sami. Dobra. Panowie, no. Muszę wam coś powiedzieć na temat KF. Muszę was zaskoczyć, wcale nie przeraziła mnie ta szczątkowa esencja Shadowfell z tych utensyli. KF po prostu dobiła. Po prostu pakt z diabłem. Ugadała się z jakimś demonem. Wierzcie mi, potrafię takie rzeczy wykrywać. Do tego mnie szkolono. Znaczy, bez przesady może. Po prostu wiesz, że ciąży nad nią demoniczna energia. Bardziej czyli w tym stylu. Bez paktu. Znaczy, wiesz, że... Nie, tylko tyle. Wiesz, że ma na sobie jakąś potężną, demoniczną energię, która za nią podąża. Bardziej KF w tym stylu. Emanuje potężną, demoniczną energią. Żaden zwykły śmiertelnik takiej nie ma. Ona coś ukrywa i to jest cholernie mroczny sekret. I potrzebowałeś do odkrycia tego twojej magicznych zdolności. Marcin, ty chyba nie rozumiesz, o czym ja mówię. To, no, że... Piję od niej demoniczna energia, też to zauważyłem pierwszego dnia. Nie chodzi o tylko negatywne wibracje. Negatywne Marcin. Wibracje. Marcin, nie chodzi o negatywny vibe. To nie o to chodzi. Chodzi o demona. Vibe? Takiego... Demona. Jak Krucza Królowa, o której wam opowiadałem. O, to się pięknie zazębia. I co, mamy na nią bardziej uważać? Bardziej niż... Teraz. Bardziej niż bardziej. Na razie was tylko ostrzegam i żebyście ją również pod tym kątem obserwowali. Może ją tak zapytać. No właśnie, chciałem się też was zapytać, jak myślicie konfrontować ją na ten temat, czy nie? Możemy rozegrać pewną grę. Spektakl. Marcin, no ty jesteś w tym dobry, więc jaki masz plan? Zapytam cię o troszkę twojego życia, a potem ją o troszkę jej życia. Niezły plan, ale... Czyli zadasz pytanie. Zadasz pytanie. Nowatorskie. Dobra. Możecie się śmiać, ale... Jeśli miałbym oceniać umiejętność zadawania pytań, to jesteśmy troszkę do tyłu. Czy mi się wydaje, czy jeden utwór cały czas leci? Vincent, konfrontować czy subtelnie? Bo też jest naszą towarzyszką, mimo że spotkaliśmy się niedawno, ale zapewne każdy z nas ma swoje sekrety. Natomiast... Ten jest mroczny. Jeśli mogę coś powiedzieć, to że ten jest mroczny. Uważam. No ale wiesz, ona jest troszkę jak taki kot. Jak się znajdzie pod ścianą, to będzie się bronić jak może. A tak, jak ją wpuścimy w pewien to tam system zagadnień. Troszkę podpijemy, może opuści gardę, nie? Uważam was za przydatnych kompanów. I cóż, od czasu wydarzeń na cmentarzu wydaje się, że również jesteśmy partnerami w
niedoli kryminalnej. Nie. Ja nie mam nic wspólnego z kryminałem. Nie, oczywiście, bardziej. Ty nigdy, nie. Natomiast przydatność Kae, którą już nieraz postawiłbym pod znakiem zapytania. Myślę, że im szybciej dowiemy się, gdzie stoi jej zaufanie, tym lepiej dla nas. Tak, trzeba ją wypytać. Mój ten jest przerwany po prostu dźwiękami. Wciąga tego sera po prostu. Jest taki bardzo dziwny Darth Vader. Tak, bo jakby on nie ma nosa, on nie ma też takiego układu oddechowego. On ma po prostu pełno po bokach różnych tych, którymi to wyczuwa, więc on tak obciera po tej twarzy. Czułkami tak. Tak. Dobra. No on się to musi tak wycierać tym serem, żeby wąchać, to prawda, więc widzicie, jak on się tak... No dobra, to... Jak pies, jak znajdzie truchło i się tarza w tym. Dobra, to Marcin, liczę na twoje, na twój spryt, na twoje krasomóstwo. Zróbmy tak. Doceniam, że ufasz Garecie. Ja. Myślę, że to, czego teraz... potrzebujemy jako jednak drużyna, którą połączył los, jest właśnie trochę zaufania. No dobra. Za dużo przytyków, kłótni i pytań. Czas sobie też troszkę zaufać. No to... Nie wiem, czekając na nią... Może partyjka kart i wyciągam karty, które mam. Partyjka kart. Wyciągam moje karty. Wojna, będą grali w wojnę. Wojnę na dwie talie. O kufel piwa. Vincent, masz swoje karty? Nie, niestety chyba muszę to przeczekać. No to... To co, wojna? Dobra, ale to są takie zwykłe karty do grania? Czy robimy, że w tym uniwersum po prostu jakiś rodzaj gwinta teraz? Yu-Gi-Oh! Magic the Gathering będzie się zaraz napierdalać. Moje karty. Dobra, dobra, zróbmy Yu-Gi-Oh! Dobra, jak się nazywa wasza gra? Pojedynek potworu. Potworiada. Potworiada, tak! Potworiada. No to co? Klasyczna potworiada. O, pewnie. O nie, wyciągam teraz będę musiał wymyśleć tą grę. Uwielbiam, wyciągam swój ulubiony deck potworiady. No to zielone. Co? Ja gram w zielone karty, mam deck zielony. O nie, grasz droślinami? Nie. Tak, gram potworami z biomu takich... dżunglowych po prostu. Ja mam fioletowe. Jakie to są? Gdzie mieszkają twoje potwory? To są takie likwidowe potwory. Większość z nich nie ma formy dokładnie. Slimy. Tak. Slimy takie, dobra. No i trujące. Linowe. Linowe. To jest lindek. Lindek. Okej. Okay. Dobra, nie wiem. Nie, no, nie będziemy chyba teraz ten, ale tam. Możecie rzucić na coś, w sensie przeciwstawny. Ja dobra. Bym chciał tylko zasugerować jedną rzecz. To jest mój deck kart. Specjalny. Deck kart. Ale da się takim Yu-Gi-Oh! Oszukiwać? No, w taki tak, no, oczywiście, że się znaczy ja po prostu ciągle wyciągam najlepszą kartę. Okej, okay, dobra. W ten sposób. Teraz pytanie, czy ty znasz zasady na tyle, żeby zauważyć tutaj jakoś nieścisłość? No dobra, to w takim razie robimy charyzma, czekajcie, bo ty jesteś paladynem, nie? Tak. Znaczy ja mam advantage na to. Ja mam proficiency w kartach, jeśli coś mi to daje. Dobra, no to jeżeli masz proficiency w kartach, to rzucasz na karty, a w takim razie jeśli Malvin chce oszukiwać, no to rzuca na karty i na deception do tego. A z jakiego atrybutu na karty, sorry? Po prostu dodajesz proficiency do tego rzutu. Aha, czyli bez żadnego... Bez żadnego statu, tylko po prostu to, dobra. Że umiesz grać w karty. A on jeszcze do tego oszukuje. 12. 12 plus 2, 14. Okej, okay, bo jeśli mam
Najpierw rzuć Malwin na zwykłe karty. Okej, okay, dobra. Albo nie, najpierw rzuć na Deception. Dobra. Nie wiem. A jak oszukuję... Na następne sesje coś wymyślę, ale... A jak oszukuję, to jest przeciwstawne mojej percepcji, czy po prostu Deception? Twoja percepcja pasywna. Okej. Okay. Ale jeśli się nauczysz, że on oszukuje, to będziesz mógł go insightować. Okej. Okay. Dobra, to rzucam na Deception najpierw. Kocham potworiadę, kurwa. Albo na... Znaczy zależy, jak chcesz oszukiwać, bo też możesz na 18 plus! Okej, czyli masz advantage w takim razie na rzut na karty. Kapujesz? A, w ten sposób. Okej, okej. To żeby jest tego na za na mocne... Deception. Okay. Na, tak, 24. Czyli... Dobra, no to raczej zdałeś. Czyli udaje ci się oszukać i przez to lepszą kartę wyciągasz. Czyli masz advantage na rzut. Dobra, to na rzucam karty. Dwoma D20-kami po prostu. Tak. Okej, ile ty wyrzuciłeś? 14 mam. Dobra. Panie Boże. Nie... 13. Proficiency bonus, no dobra. Aha, no właśnie, proficiency bonus. A masz proficiency w kartach? Jako bo jestem postać? Proficient w kartach. Soldierem. Z backgroundu też. Dobra, no to... A masz 15. Karty? Oś ty. 15. No, ale wyrównany pojedynek. Patrz na ten epicki pojedynek. Czyli nie, jest jeszcze lepiej. Wygrywam ledwo. Ledwo? Tak, oszukując. A ty... Dobra, no to widzisz, że w ostatniej chwili, kiedy ty już kładziesz, kiedy ty, Garrett, kładziesz bagiennego krzykacza, myśląc, że zrobisz mu już TKO, to on wtedy ja wyciągam... w ostatniej chwili jedyną kartę, która go jest w stanie pokonać. Fioletowo oki, fioletowy gibek. Nie. Fioletowo oki, fioletowy gibek. Nie, ty mam kartę pułapkę. I ja robię tak. I to jest taki kart. Prosto podaję rękę. No, przegrałem z godnym przeciwnikiem. Wspaniały mecz, słowo się rzekło. Dobra. Następna kolejka dla Marcina. Dla mnie. Skąd ty wziąłeś akurat w tej chwili tą kartę? Mistrzowska pułapka. Garecie, powiem ci sekret. No, ale nachylam się konfidencjonalnie. Ale nie mów nikomu. Dobra, to jest dobra. Sekret na mój temat. Okej. Kto nie ma szczęścia w miłości, ma szczęście w kartach. To patrzę na niego ze współczuciem, sztukam kuflem. For real, no cap. Some streamers be like. To ile składam kosztuje? Składam moją talię. Okay. Chowam. Ja też składam. Będę musiał wymyślić zasady potworiady teraz. To jest wojna. To jest zwykła wojna, tak. Tylko przy... Nie, wojna, ale z jakimś dodatkową zasadą. No to zależnie od tego, czy są zielone, czy fioletowe, to jest, dostajesz swój bonus do tego. Halibidat trzeba przerwić. Tak, na przykład, że fioletowy na deksa jest, albo coś takiego. No. Ja to ale coś końcu, wymyślimy. No, a to w końcu nie gramy, że to było takie właśnie Yu-Gi-Oh!, że każda karta inna, taki Magic Card. Ale kurwa, będzie nie trudne do rozstrzygnięcia, ale koniec końców i tak rozstrzygajmy to po prostu D20. Kto no ma nie, no wiadomo, wynik. Wiadomo. No tak, można opisywać niektóre rzeczy. Ale ja się zgadzam z Bartkiem, to jest Yu-Gi-Oh! Po prostu. No, będzie zabawniej. Okej, okay, dobra. Tymczasem KF. Ruszyłaś chętna cała do... Karczmy. Witacie tam po prostu niezwykły tłum. Ludzie już nie mają gdzie siedzieć, więc stoją i piją. Impreza trwa w najlepsze. Widzisz, że za szynkwasem po prostu kufle fruwają wszędzie. Piwo samo się nalewa, kiedy ogromny beholder, znaczy właściwie nie aż tak duży, średniej wielkości beholder o ciemno, znaczy taki pomiędzy ciemną czerwienią a różem skórze z tylko z paroma ususzonymi tymi eye stalks, czyli tymi mackami z oczami, sprawnie telekinezą po prostu operuje całym barem, który po prostu w kufle fruwają, piwo się wlewa, on po prostu szuch, tam róż następne, a zaraz koło niego widzisz stojącą na barze i rozmawiającą sobie wesoło z jakimiś właśnie klientami, widzisz niziołkinię o
niezwykle szerokim, i lekko szczerbatym uśmiechu. I też ma pewnie w sobie trochę goblińskiej krwi, bo widzisz, że ma szpiczaste uszy, pomimo tego, że jest niziołkiem. Czy ma jakieś tatuaże? Ona? Masz się przyjrzeć. Dobra, przyglądam się. Dobra. City boy. Kurde, przestańcie. Przestańcie. 13 słaby rzut. 13. Dopiero co ta królowa teraz. Znaczy to... jest też, ma na sobie fartuch, ma na sobie bluzę. Może ma gdzieś pod spodem, pod ubraniami. Nie widzisz w żadnym odsłoniętym miejscu, żeby miała tatuaż. Okej, dobra. No to... Co Kuba? Na. Pełna. Powiedz, podziel wszystko. Marcin. Dobra. Tak, ten Marcin. No to ja podchodzę do baru i tak, bo rozumiem, że ona stoi na barze, tak, czy co? Tak, ona stoi na barze i widzi, że rozmawia pewnie z jakimiś bardziej stałymi biwalcami. Tam ich zabawia. Ale dostrzega ciebie i kogo my tu mamy? Prawdziwa dama wśród naszych tutaj obdartusów. Czym ja mogę służyć, koleżanko? Ja się kłaniam i tym razem tak próbuję udawać Malwina, ten ukłon tak elegancko, nie tak parodiując, tylko tak próbuję praktycznie zrobić taki też, kiedy tą Krista jakby ogłosiła, widzisz, że no oczy całej sali spojrzały na elegancko ubraną kobietę, która właśnie weszła do ajajaj karczmy pełnej ludzi. Znaczy, chociaż nie, jest elegancki lokal. Jest zwykły dość lokal. Chyba. Nie jest elegancki, jest taki... Dobra. Jest popularny, może tak. Wszystko ale tutaj. Nie czy ktoś jest mi się speluna, jakoś nie? Bardzo nie przygląda? Nie jest wiesz co, no, wyglądasz elegancko po prostu, jak na to miejsce trochę, bo jednak czy, masz na sobie... Czy widzę kogoś, kto się jakoś tak... Zmaśliły mu się oczy komuś. Czy się aż zmaśliły oczy? No to insight musisz rzucić, to jak insight, szukasz jest jakiegoś adoranta. Będzie darmowe piwsko. Tak, każdy mi siedzi. Nie, jeden, nie. Wszyscy mają maślane oczy. Możesz znać strasznie słabego gościa. No dobra. Widzisz mężczyznę. W rogu sali, który jesteś pewna, że on unika patrzenia na ciebie, ale tak naprawdę się patrzy. Jest to wysoki mężczyzna, łysy, w czarnym płaszczu i widzisz, że aktualnie stara się na ciebie nie patrzeć nad swoim i ma butelkę wina i kieliszek i widzisz, że spogląda w ten kieliszek, nie patrząc się specjalnie na ciebie. No to ostentacyjnie podchodzi po prostu ruchem takim damskim i pyta, mogę się przysiąść? Widzisz, że postać spojrzała na ciebie. Jest to już starszy mężczyzna. Widzisz, że jest całkiem praktycznie łysy. Nawet nie ma brwi. Wyłysiały już kompletnie. Pomarszczony. Dałabyś mu tak na oko z 50 lat. Ma na sobie płaszcz cały zrobiony z kieszonek i luźne ubrania pod spodem. Bufiaste spodnie i sandały. Widzisz, że spojrzał na ciebie, bo na kolanach ma księgę, którą czytał i tak po prostu siedział i czytał. I kiedy widzi ciebie, nagle się trochę wzdrygnął i ależ proszę, nie mam nic przeciwko, odpowiada tobie. Ma bardzo silny akcent, którego nie umiesz rozpoznać. Okej. Okay. O, co czytasz? Czy to coś Elgina może? I on tak, skąd wiedziałaś? I rzeczywiście wyciąga i nie do końca jest to moje dzieło, ale tak, oczywiście, ma parę cytatów słynnego Elgina Konrada, ojca astromancji. I kładzie przed sobą księgę. Widzisz, że to jest księga, która jest pełna notatek. I one są po prostu, to jest raczej jego jakiś rodzaj dziennika czy coś w tym goście. O, to może opowiesz mi więcej o tym przy drinku albo dwóch. Nie wiem, przekonywanie. Dobra.
Z adwentarzem. Bez. 12 plus 13. 13. I on przewrócił oczami. I znaczy widzisz, że masz trochę w tym winie. Ono nie jest. No dobrze. I widzisz, że robi taki ruch, jakby jak wprawiony po prostu iluzjonista, i w jego ręce pojawia się kieliszek, który stawia przed tobą. O. I nalewa ci trochę tego swojego wina. Wow. I bierze i wypija po prostu naraz. Hej, now. Czy jakoś smakuje inaczej niż normalne wino? Jakby to jest coś... to jest dobrej jakości wino, wyczuwasz to od razu. Nawet pomimo tego, że jesteś raczej przyzwyczajona do taniego chlania, co popadnie, to jest raczej coś, co się sączy, a nie chłepcze. Tak lekko powstrzymała beknięcie. To opowiedz mi coś o tej swojej książce. Nie, on tak. Patrzymy. No dobra, i on tak. O, co tu dużo mówić, to tylko moje notatki z podróży i także wiedza, którą zebrałem z czasem. Okej. Moment. Najgorsza pierwsza randka. A wiesz coś może o synach Masywu? Słyszałeś może o nich? O kurde. Ona Kaj po prostu kurwa leci. Widzisz, on nie zmieniło się nic w jego twarzy. I tak. Synowie Masywu. Możliwe, że o czymś słyszałem, ale... Skąd ty, tak piękna damo? W ogóle Arwok. A z kim mam przyjemność? Jestem drop! Izylda i rękę tak wystawia. To on widzisz, że pełen, on jakby pełen gentleman. Widzisz, że uścisnął ją, pocałował i nawet wstał, żeby to zrobić. Kłonił się nisko przed tobą. Izyldea. Piękne imię. Ale nie brzmi jak imię stąd. Z Eberonu? Nie. Latam sobie tutaj. Zwiedzam całą okolicę. Nowokrąg to jest nowe dla mnie miejsce. Jestem tu od niedawna. Od niedawna? Od jak dawno? I czy podróżuje pani z kimś? Zazwyczaj latam statkami astralnymi. Nie wygląda pani na marynarza. Na czarynarza. No cóż, daje się powozić. Rozumiem. Takie podróże. Takie podróże nie muszą nie być tanie. Ach. No nie są, ale no cóż. Nie jestem kimś, jak powiem, moja rodzina jest sobie w stanie na to pozwolić. Dobrze, może coś mocniejszego, Arwogu. Przedstawię cię moim znajomym. I on na to znajomym. Brzmi jak świetna rzecz, świetna okazja, wręcz wspaniała propozycja. Jestem w tym miejscu, jak może zauważyłaś, także przyjezdnym, więc z chęcią poznam jakichś tutejszych, zaciągnę trochę słowa. Dobra, w takim razie prowadź. I zahaczymy o Kristę. Może coś od niej uda mi się wyciągnąć. Dobra, no to idę za Arwok. Dobra, no to kiedy jeszcze mijacie bar, no to widzicie, że Krista zauważyła Arwoga, że w ogóle jakby widzisz, że ona jakby w jakiś sposób albo zna, albo rozpoznaje, i ona: haha, proszę bardzo, pan detektyw znalazł nową ofiarę, widzę. Czy tej pani coś grozi? Może na przykład więzienie? I on na to: nie, proszę się nie martwić. Nie jestem dzisiaj na służbie. Kristo, moja droga,
daj nam coś lepszego, ale nie rundżal, bez przesady. I ona, coś się znajdzie, panie kapitanie, i coś tam. Może jakieś szociki. I tak pokazuje na tam na barmana, który niesie całą taką tacę. Po prostu a nie, tacę nie, oni takie, wiesz, na metry. A, to takie o ten. No, i ona, dobra, coś się znajdzie. Astor, dawaj! Dwie stopy! No i on robi takie że ta taca ma dwie stopy i jest ustawione po prostu kieliszek za kieliszkiem, jak czegoś mocnego. Oh, i Boże. Bierze jakiegoś chłoptasia, który tam się przy tym, gdzieś przy barze czeka na zlecenie i on tak trzymając to, wiesz, wszystko no i wszystkie grają i grzechoczą, kiedy on to musi nieść. To gdzie do stolika? I na to Ewok odpowiada mu, ta pani prowadzi. No, i patrzę, czy Arwok za to płaci. Masz wrażenie, że on nie musi płacić. Aha, okej. Okay. No to tak się uśmiecham i tak się lekko skłaniam, że jakby w podziękowaniu. I prowadzę go jakby tam do swoich chłopów. Dobra. Czy Arwok jest po prostu Kolumbo nad kamerami? No to idę talecznym krokiem. Oglądaj na noże ostatnio. Nie, ta postać już była o wiele wcześniej jakby stworzona. Zresztą poznaliście, jeszcze gracze już poznali Arwoga. Dobra, w takim razie... Idziemy. Wy tam graliście w karty, kiedy już zakończyliście swoją partię, kiedy to Malwin bez większego problemu pokona... Znaczy... Ledwo, w ostatniej chwili, pokonał niezwykle dopracowaną strategię Gareta, dzięki szczęściu. No. W sumie momencik, możemy zrobić krótką przerwę teraz? W sumie taki jest dobry moment chyba. Możemy, dobra, mi się wydaje, ale zaraz ja zrobię, dobra? Ja mogę? Dobra, i wy, kiedy już skończyliście, jakby słyszycie tam KF, która właśnie rozmawia z jakimś mężczyzną, widzicie, że idzie też za nimi chłoptaś, który niesie ogromną po prostu taką szpalerę drinków. I widzicie, jak ten mężczyzna, z którym ona idzie, w czarnym płaszczu, sandałach i bufiastych spodniach, wychodząc na dwór, wyciąga i zakręca na ręce czarny melonik, czarną fedorę. I zakłada ją, a potem patrzy na was, szczerząc się. Rzucam szybko, zanim jeszcze się cokolwiek stanie, tylko zobaczymy. Demoniczna energia. Mamy przejebane. Tak, i wy go rozpoznajecie. W sensie jest bardzo charakterystyczny. Widzicie, że ja go prowadzę tanecznym krokiem po prostu tak z tymi metrowymi po prostu tymi... Jeszcze wspomniałeś, że on się do nas uśmiechał, tak? Tak, i widzicie, że on założył kapelusz i się do was uśmiechnął. I czy on nas rozpoznał, bo totalnie w naszą stronę patrzy. Nie wiesz, w sensie... Znaczy, bo on jeszcze nie wie, że KF nas prowadzi, znaczy je... Znaczy on wie, że ona was prowadzi, ona wie... On wie, że rozumiem, ona dobra, dobra, wiem o co ci chodzi. Mm-hmm. Możesz tak podejrzewać, tak. Okej, okay. Dobra. Ja idąc mówię, przyprowadziłam kolegę. Tak głośno teraz. Z tym metrowym. Miło. Kogo moje oczy widzą? Cześć. I wyciąga rękę. Wyciąga do ciebie rękę. Uścisk mocny, pewny siebie, ale ręka trochę wilgotna, byś powiedział. Miło mi, Arwok. Arwok, to piękne imię. Z kim przyszło mi tu dzisiaj się zabawić? I siada, widzicie, wesoły. Wygląda na bardzo zadowolonego. Czy się zabawimy, to jeszcze zobaczymy, gdzie nas noc poniesie. Prawda? Francesco. Francesco. Wyciągam do niego prawicę. I patrzy na ciebie, Wincencie. I... A to Vince. Nie odzywam się. A to nasza babiczka. Genovefa. Nie mówi. Nie odzywam się. Cóż. Nie używam też telepatii. Jestem... Dobra, no to słyszysz w swoim umyśle, Vincent. Miło mi, Arwog. Panowie, zanim się rozgadamy, trzy szybkie i wskazuję na te drinki i podaję każdemu od razu po trzy. No,
Na raz. Nie. No to już. Salut. I trzy szybkie zarządza KF, a to czy słuchacze je, czy nie, to już tam. Dobra, to KF to już jest, co to jest, czyli tak, dwa kufle piwa już i no dobra, rzucaj na Constitution. Nie ma problemu. Ja siedzę jeszcze z tym kuflem piwa, który wcześniej miałem, bo go nie wypiłem. Tak, tak. Saving throw, tak? To jest co? Saving throw na Constitution. To 16. Zdajesz. Więcej się piło. Pewnie. No, driny nie są dobre, ale sieką. To im na pewno możesz przyznać. I tak jeszcze mówię do Gareta, oddaję mu jego dwa srebra i mówię, tak się załatwia drinki. Mówisz to głośno przy Arwogu? Nie, tak mówię, tak do ciebie, tak. Znaczy nie specjalnie ukrywam, ale tak po cichu jednak, nie? Że tak, że jakby taka zadowolona z siebie mega, nie? Że o, za darmo mamy ten alkohol, nie? Chowam je dyskretnie. Panie Arwogu, tutejszy, nie tutejszy? Ale skąd? Zupełnie co cię, tutejszy. Co cię sprowadziło na te uroczystości? Ach, cóż. Praca, niestety. Praca. Przybywam z Eberonu. Szukam kogoś. A dokładnie czegoś. Albo kogoś i czegoś. Kogoś, kto ktoś zabrał. Dobra, może inaczej. Kogoś, kto coś zabrał. No. Tajemniczo. My też kogoś szukamy, także każdy kogoś szuka. Piękne. Taki cykl życia, można rzec. O, szukacie kogoś, a myślałem, że przybyliście tutaj, żeby dobrze się zabawić. Taka miła rodzinka. No tak, ale jakby szukamy też kogoś, to się nie wyklucza. O. Znam się na szukaniu ludzi. O, wspaniale. Znalazłem was. To może kogo wy szukacie? Ja pójdę zgasić światło w tej, bo widzę, że... Kurwa. Trochę idzie szybko zgolić głowę i brwi, żeby się tam... rolę... Dobra, sorry, już jestem. Panie Arwogu, a grywa pan w potworiadę może? Ach, za stary już jest na to jestem. Nigdy nie mogłem ogarnąć tych nowszych edycji. A jakieś inne gry towarzyskie? Może zagramy o informacje. Gdy my wygramy, powiemy, kogo my szukamy, gdy... O, moja ulubiona gra. Nigdy nie. Z przyjemnością. Nigdy nie? A może wyzwanie albo prawda? To dziecinne. Ja jestem za stary na takie rzeczy. Wyzwanie. No i co? Będę biegał bez gaci tu na środku? Może na scenie? No to w takim razie zostaje panu, prawda? O. Nie. Marcin, wypij te drinki jak ten. Ja dawaj, mam dawaj. Wypić to. To jest wyzwanie. Rzucam ci. O, to będzie z głowy. Tak? No, tak, no, taka dawaj, jesteś dawaj, silna. Dawaj. Tak? Tak? Taka jesteś mądra? Dawaj. Nie ma sprawy i robię Jager bombę. Bota, wrzucam trzy te drinki naraz do tego piwa i zeruję całość. Dobra, rzucam na Constitution. I rzucasz na Constitution. I rzucam na Constitution. Podoba mi się, że ja nawet nie musiałem tego robić. Bo widzę skalę tego problemu już, dobra. Const, tak? Dobra. Mm-hmm. Jak ty pijesz, to robi takie czok, tak po prostu... Kukę w stół. Kochana, trochę umiaru. 15? Znajesz, ledwo. Ledwo to. Po prostu czułeś, jak to wkładałeś, że tak... Ale odbiło ci się i... Oh, no, następne rzuty będą z disadvantage'em. Oh, no! Dobrze! Jazda! I rzucam ten kufel za siebie. Nie patrzę, czy tam ktoś jest. I teraz ty wyznaczasz teraz. Marcin, teraz ty, ja pokazuję ci. Dobra, to teraz wyzwanie. Nie, ja nie wybieram, to ktoś wybiera. Nie no, ty pan teraz... wyznacza, kto wyzwanie, bądź prawda. Tak, i proponujesz sam. Panie Arwogu, wyzwanie czy prawda? A co by pan wolał? Ja wolę to, co pan woli. A, tego rodzaju zabawa. Dobra, to powiedzmy prawda. I widzicie, że bierze też właśnie trzy drinki i siup, wypija je. Zmarszczyło go.
widzicie, że chyba nie jest aż takim fanem popijawy, ale rzucam mu na Constitution. No, widzicie, że raczej te drinki w jakiś sposób na niego zadziałały. Widzicie, że jedna taka żyła mu tu wyszła na środku. Dobra. Czyli... Ale jeszcze się trzyma. Okej. Okay. No to prawda. No to... A nie, to jak pan wypił, to co? To co? Jak to działa? Jestem za stary na to. Wypicie było spontaniczne, a jeszcze została prawda. No to słucham, o czym mam wam powiedzieć. Pytanie za to. No to pierwsze, co się mi rzuca, to jak zwykle moje klasyczne pytanie. Kogo pan szuka? Złodzieja. No dobra. Okej. Okay. Źle. Tak, wy jak zwykle... źle sformułowałem. Dobra, teraz Arwok, ty. Dobra, to on pokazuje... najpierw widzicie, że palcem celuje Vincenta, ale... I potem przekręca właśnie palec na Gareta. Okej. Okay. Prawda czy wyzwanie, panie Garecie? Zwraca się do ciebie twoim prawdziwym imieniem. Garecie? Czemu Garecie? O, dobra. Mam idealne pytanie. Czy nazywa się pan Garet i pokazuje na drinki? Dobra, to... Albo mu... Dobra, czyli... Czekajcie, musimy jakieś zasady w tego kurwa ustalić, bo zaraz się... No dobrze, on wymyśla, że prawda i pyta go tam czy ten. No dobrze, moim zdaniem. Jeszcze nie wybrałem, czy prawda. Wolę wyzwanie. Dobra, w takim razie... Ale to wtedy Kuba z uprzejmości chyba pozwolił wybrać Arwogowi, tak. A tak to ty. Okej, okay, dobra. Tak, więc teraz on mówi, dobra. Że prawda i ty myślisz, że prawda, no. I albo... Tak się nie gra w to. Nie, mówi, że wybiera się, on wybiera, tak? Czy prawda, czy zła. Dobra, więc... Dobra, to zróbmy tak. Mhm. Raczej będziemy grać w wyzwanie, tylko będziemy grać w prawdę, mówi Arwok. W takim razie ja widzę to tak. Albo pan odpowiada na pytanie, albo pan pije. Pije. Czyli odpowiadam na pytanie równie dobrze. No tak, albo unikasz pytania, albo pijesz. Dobra. Pytanie. Czyli odpowiada pan na moje pytanie, czy pan pije? Pytanie było... Czy ma pan na imię Garet? Czy ma pan na imię Garet? Pytanie. Tak. Prawda jest taka, że na chwilę obecną nie używam tego imienia. Wybrnął. Jak wybrnął? Rozumiem. Dobrze, pana kolej. Kto teraz? Ale domyślam się, kto to będzie. Panie Arwogu. Tak, czułem. Dobra. Co pan chce ode mnie usłyszeć? Pije pan, czy prawda? No oczywiście, że prawda. Dlaczego nazwał mnie pan imieniem Garet? Powiedzmy, że była to forma towarzyskiej zagrywki. Tak się składa, że mam czasem od czasu do czasu takie przeczucia. I te przeczucia czasem wymagają sprawdzenia. Ale jak widać, spudłowałem, więc... Cóż, taki ze mnie jasnowidz. Zdarza się najlepszym. Czasami każdemu, tak. Pańska kolej. Dobra. To teraz ten wskazuje na KF i mówi, dobra, to pani. W takim razie albo pani pije, albo odpowiada na moje pytanie. To jakieś trudniejsze wyzwanie, bo ja pić to mogę w opór. Okej, okay, dobra, ale
Powiedzmy, że nadal jestem za prawdą. Za pytaniem. To w takim razie... muszę się zastanowić. Okej, już wiem. Chciałem się spytać w takim razie... jaki ma pani plan na dalsze dni? Jak tam pani podróży? Muszę zdobyć swój statek, bo nie mam obecnie czym latać. Wika, i po czym i tak bierze drinka i tak... Okay, Constitution. Jasne. Dobra, KF wybiera. 13. 13? Nie zdajesz. Masz na sobie, no jesteś poison póki co, czyli disadvantage na wszystkich ability checkach i na atakach, poza rzutem na odwagę. Nie wiem jak to zapisać w tym w sumie, a dobra, to będę pamiętał. Po prostu ja spróbuję to pamiętać. Dobra, widzicie, że KF jest, no to jest pijana. Troszeczkę podpita. I ona tak już trochę patrzy i mówi... Vincent! Pokazuję na ciebie po prostu. Słuchaj, Vincent. Pytanie? Wyzwanie? Co chcesz? Albo powiedz mi, po co ty te krowy zabijasz? Ja mam pytanie. Słyszycie wszyscy. Jak długo jeszcze zamierzacie się tak bawić? Niezła sztuczka. Odpowiada Arbok. A ty jesz ten ser, czy nie jesz? Wyciąga ten ser z ciosła z tego, kładzie go na stole. Dobra, spróbuję. Ja go bierze, prostuję. Zatyka nos i... ten... zatyka nos i sobie trochę go psuje, jakby tak. Ten, i... Aha, że trochę odchodzi. Tak, trochę odchodzi. Po prostu... Tak, jest ten. Jest, no jest dobry, no co powiedzieć. Jest naprawdę, jest takim gourmet serem dobrym. Dobre, wali jak nie wiem, ale dobre. Zwracam się bezpośrednio do Arvoga. Mhm. Czego szukasz? Dobra, więc tak. Rozumiem, że nie chce pan się już bawić, panie Wincencie. Nie. Czy mówisz to głośno, czy... On to mówi głośno. Okej. Okay. Dobra, czyli ty odpowiadasz nie, tak? Tak, tak. O, no cóż. Cóż, no. Miałem nadzieję na trochę rozrywki. A panowie, jak tam? Nie psuj zabawy, Vincent, co ty? ale już mówisz Vincent po prostu. Tak, no to ja już mówię Vincent. Vincent, weź tam mnie ten, nie psuj zabawy. Może po prostu zmienimy grę. Cóż, to co wy powiecie, no, że zabawimy się w policjantów i złodziei? Dobra, no to ja będę policjantem, ty możesz być złodziejem. Zaczynaj uciekać. O, to tego nie przewidziałem. Dobra. Znaczy widzicie, że on też jest trochę... Znaczy na pewno jest rozbawiony w jakiś sposób. Dobra, więc tak, okej. Okay. Powoli. Owszem, wiem kim jesteście. I szczerze mówiąc... Nie spodziewałem się, że tak szybko się na was natknę, ale nie martwcie się. Nie jestem... Mam trochę inne zadanie niż szukanie was. Oczywiście to się może zmienić, ale nie pracuję ani dla Gardis. Jestem tutaj z ramienia... Znaczy nie pracuję dla Gardis. Jestem tutaj z ramienia zupełnie innego. No dobra. Tak dopiero patrzę na Arvoga. Ty jesteś tym gościem, co na nas patrzyłeś tam w tej bramie? Ty, Marcin, to jest Marvin, to jest ten koleś, co się na was gapił. Ja ignoruję KE. I dobra, kolejny szocik leci, jak coś. To już chyba moje zaczynasz brać teraz. Stawiła przede mną się.
Dobra, znaczy, no tobie się film zaraz urwie, jakby. Maski, no. Chwileczkę, jeszcze. No i co? Chwileczkę, bo mi się... Nie, ej. Cóż. A więc... Czujecie, że czas dookoła was się trochę zatrzymał. Jak miałeś na imię? Przypomnij mi. Arbok, miło mi. Widzę, że jestem trochę... kimś, co nazywa się widzącym na Eberronie. I tak się składa, że mam pewną misję do wykonania tutaj w Dekomeradę. A może i nawet na całym Trójkontynencie, trudno powiedzieć. Zakładam, że jeśli się tym z nami dzielisz i nie wezwałeś jeszcze Gardis, oczekujesz pomocy albo informacji. Tak, to prawda. Jesteście mi o wiele bardziej przydatni, jednak żywi niż martwi, bo tak się składa, że twoja eskapada, Gareth, strasznie popsuła mi plany. Nie mówiąc o tym, że plany, to popsuł mi sam Brylan, kiedy wsadził Józefa za kraty i chciał go powiesić, kiedy ja mam do niego parę pytań. Nie ty jeden, Arwok. Dobra, no, ale to gadaj z samym zainteresowanym. To Arwogu, musisz znaleźć w takim razie Józefa. Chętnie ci pomogę go znaleźć. Józef, naprawdę. Już jesteśmy, chyba mam wrażenie, jesteśmy za tą jednak. Za czym? Za tą barierą. Czy... Barierą czego? No przecież to ty jesteś. Tu jest Gareth, który was uwolnił z wieży i cóż, tu mamy piratkę z GIF. Nos ci odpada, moja droga. Nie, to świetna robota. Nie jestem pewien. Ale zakładam, że tego, którego zwiecie Vincentem, to ten słynny wampir z tego Merlady. Słuchaj, dobra, ty, Arwok, mogę być dla ciebie tym Józef, jeśli mamy szansę stąd wyjść. W jakikolwiek sposób inny niż... Nie martwcie się. W sensie... No nie, no trochę się martwcie. Jeżeli, że tak powiem, przez przypadek mnie tak od razu znaleźliście, to boję się martwić. Boję się myśleć, co by się stało, gdyby rzeczywiście Gardis was próbował oszukać. Macie szczęście z całą tą imprezą. Trochę mają zajęte ręce teraz. Dobra, mniejsza. Jak już mówiłem, jestem widzącym. Wysłanym tutaj przez Smoczy Dom Zarakszak. Czy nie wiem, czy wam coś to mówi. Czy nam coś to mówi? ja macie wiem. Chyba. Trochę. Dobra, okej. Okay. To więc tak. KF, ty możesz rzucić. Po drugie, ci, co chcą dowiedzieć się albo próbować przypomnieć się, czym jest Dom Zarakszak, to muszą rzucić na historię, ale dla wszystkich poza... Właściwie dla wszystkich poza Malwinem będzie to trudny rzut. Dobra. Dobra. To ja rzucę. Okej. Okay. KF, tobie się udaje. 6. 14. 6, 14. Na co to jest rzut w ogóle? Historia. Czy na historię? 17. 17. Znaczy, no ja już miałem... Ty masz tą wiedzę, ty nie musisz. Okej, okay. Dobra. Okay. Dobra, to znaczy ty też jako Kuba wiesz najwięcej, więc jeżeli chcesz się podzielić, bo reszta rzuciła za nisko, więc okej, okay, no to podzielić się tak w etap. Twoja postać może się podzielić tą informacją, o, jeśli chcesz. No to tak, Malwin przytacza mniej więcej koncept tego, że jest to smoczy dom, który zajmuje się tropieniem ludzi z Eberronu. Znaczy dom, smoczy dom z Eberronu. Zajmuje się tropieniem ludzi i że
W sumie tyle, bo tam tyle, nie ma co za bardzo opowiadać więcej. Jak się nazywałeś teraz ten dom? Zaraksza. Zaraksza. To był dom półorków? Tak. I ludzie i półorkowie. Ludzie i półorkowie. Z cienistych marchi. Z cienistych marchi, no. Dobra, no i Harwok, tak. Dobra, zaraz do ciebie przejdziemy, Paweł, okej? Okay? Dobra, dobra. Dobra, więc Harwok kontynuuje, na czym skończyliśmy. Aha, tak, że on mówi, że jest widzącym z domu Zaraksak i że przybyłem tutaj, ponieważ zlecono mi odnalezienie pewnej rzeczy, która została skradziona parę tygodni temu. I prawdopodobnie trafiła gdzieś, znaczy mój trop zaprowadził mnie tutaj. I tak się składa, a dokładnie nie składa mi się w moim śledztwie. Mniejsza o to, co zostało skradzione, ale przybyłem tutaj właśnie, żeby porozmawiać z tobą, Josefie, albo raczej jak nazywają cię twoi towarzysze, Malwinie. O, od razu lepiej, możemy rozmawiać. Okej, okay, rozumiem. Albo nie rozumiem, ale to z chęcią chciałbym zrozumieć. W takim razie pana towarzysz w celi, Marlos Bateau. Był taki? Podobno był pan świadkiem jego śmierci. Byłem. Chciałbym usłyszeć każdy możliwy szczegół, jeśli nie jest to dla pana zbyt dużym wysiłkiem. Dziś już raz się dzieliłem tą historią. Powoli zaczyna być męcząca dla mojej psychiki. Cóż, proszę nie rozpatrywać tego w dość ogólnym perspektywie, ponieważ ja na przykład pana pytam o to po raz pierwszy. No tak, to prawda. Czasem jak się ma taki hitowy utwór, to trzeba go wykonywać wiele razy. Zatem, no tak, byłem na kolonii karnej, na Spelljammer. Nie wiem, czy wiesz. Nie, czy to jest. O, oczywiście, że wiem. No, to pewnie stare wiesz. Trupło legendarnego Spelljammera, które 30 lat temu przybyło na Eberron. Rozbiło się tutaj, w miejscu zwanym Nowokręgiem. Niedługo potem wolna kampania berońska zaczęła zsyłać na niego skazańców, aby tam szukali artefaktów i odpracowywali tym samym swój wyrok. No i ja tam też trafiłem. I trafił tam Marlos Bateau i trafiło tam wielu innych. Dobrze. Marlos Bateau, skupmy się na nim. On trafił tam niecały rok temu, prawda? O, troszkę więcej. Z dwa lata. Okej, okay, tak, to by się zgadzało. Dobrze, w takim razie jest pewien problem, ponieważ należałoby się spodziewać, że podczas tego dwuletniego okresu, kiedy Marlos Bateau, no nie wiem, co tam się robi na tym Spelljammerze, jeśli się nie mylę, wydobywa głównie kość tego Betej Bestii. Też wydobywa się artefakty. Ja akurat zajmowałem się bardziej artefaktami i w ten sposób stamtąd wyszedłem. A potem się nie obejrzałem i znowu jestem skazańcem. Tak, niesłusznie skazanym za niewinność po raz kolejny. Raz zostałem wrobiony, drugi raz zostałem wrobiony. Tak, 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 proszę. Proszę się nie martwić, ja nie jestem tutaj, żeby pana gdziekolwiek wsadzić. Według prawa kompanii i według prawa eberońskiego jest pan niewinny. To, z czym ma pan problem, to jest jakaś zagrywka Gardis, nad którymi niestety nie posiadam jurysdykcji. Widzisz? Zwracam się do Gareta. Ale proszę mi powiedzieć, jak zginął Marlos Bateau?
została potraktowany przez nieumarłego Beholdera promieniem... Nie wiem, jak to opisać do końca. Wyparował. Dezintegracja. To utrudnia sprawę. Tak, Machlos ba to wyparował. No i tu mamy problem, ponieważ kiedy Marlos Baton spędzał swój czas na Spelljammerze i spędzał ten czas będąc zdezintegrowany, tak się okazuje, że dokonał następnej kradzieży. Mój kompan niedoli na Spelljammer był małomówny i nie wiem, co do końca robił i jak daleko sięgały jego wpływy. Więc powiem, że był niezłe z jego ziółko było. Więc być może po prostu jego ręce sięgały dalej niż jego egzystencja. Nie raz takie rzeczy zdarzały się już w historii. Czyli twierdzi pan, że kontrolował tę siatkę z przestępczą z wnętrza Spelljammera. Myśli nie pan, twierdzę że to... tego, bo nie widziałem. Ale czy myśli, to, żeby... czego... czy myśli pan, że byłby do tego zdolny? Myślę, że byłby zdolny do wszystkiego, bo to była przebiegła bestia. Nie przewidział tylko tego, że gdy nieśliśmy ten owoc, to działo, trudno mi stwierdzić, to jest jakaś dziwna materia na tym Spelljammer wszędzie. No i kiedy pojawił się Beholder, to nie przewidział tylko tego, że może tak łatwo ukrócić jego żywot. Że może spowodować, że Machlos ba to wyparuje. No dobrze. Dobra, tak, ten przedmiot, który znaleźliście, to wydaje się być niepowiązane. No ale cóż, w takim razie, podsumowując, jest pan w stanie zaręczyć, że Marlos ba to zginął na pana oczach? Jestem w stanie zaręczyć to, że Marlos ba to rozpłynął się w powietrzu na moich oczach. Rzuć na przekonywanie. A wiesz, że ja nie kłamię. Nie, ale on tego nie wie. Rozumiesz, o co chodzi? Okej, okay, czyli to tak działa? Znaczy, ja wiem, jak to działa trochę. Okej, okay, dobra, rzucam. Nie rzucasz deception, tak? Aha, okej, okay, dobra. Przekonywanie. Aha, przekonywanie. Nie, nie deception. Bo nie zrozumiałem, czyli aha, to jest persuasion. Persuasion, nie deception. No to 19. 19, a on wtedy widzi, że wierzę panu. No dobrze. Ślepy zaułek w takim razie, przykro mi. Szkoda. Miałem nadzieję dowiedzieć się od pana trochę więcej. Ale... Może jak nam pan opowie trochę więcej, jakoś sobie pomożemy. Obo wspólnie. Nie wiem, wiesz, co więcej mam tu powiedzieć. Szczerze. Ach, w ogóle... Powiem ci wprost, że... Moja pamięć do tych wszystkich historii i szczegółów nie jest taka dobra i nie jestem w stanie powiedzieć ci całej historii Machlosa ba to na Spelljammer. Ale nie oczekuję tego od pana. Gdybyś w pewien sposób mógł wpłynąć na nasze bezpieczeństwo tutaj, to może moja starcza nadszarpana przez traumatyczne wydarzenia, które spotkały mnie na Spelljammer, łącznie z kompanem, z którym spędziłem 2 lata, niszczonym przez ten niewyobrażalnej obrzydliwości promień, który go sięgnął. Być może bym sobie coś przypomniał, ale musielibyśmy iść tak krok po kroku. Tak jakby, żeby te informacje do mnie wracały. Rozumiem, co pan sugeruje. Czyli miejsca.
Chce pan wrócić na Spelljammer? O, w żadnym wypadku. O, dobrze, bo ja bym też nie chciał się tam udawać. Dobra, rozumiem, o co wam chodzi. I szczerze mówiąc, spodziewałem się tego trochę i trochę się przygotowałem. Jesteście uciekinierami. Garnis was poszukuje. Z jakich powodów? To by trzeba było się już pytać Brylana albo tego kogoś, kto was wsadził do śmieceli śmierci. Tak się składa, że być może mamy jakieś poszlaki. O, dobrze, dobrze. Podoba mi się ta myśl. Dobrze. Jest pewna rzecz, którą mogę dla was zrobić, ale nie wiem, czy ona się wam spodoba. Wasze wybawienie znajduje się po drugiej stronie tej rzeki. Pokazuje za siebie, gdzie widzicie potrójny most prowadzący na drugą stronę miasta. Mhm. Jest pewna procedura, której tacy jak wy, czyli można by powiedzieć niezbyt po dobrej stronie sprawa, osobniki są w stanie uzyskać pewien immunitet. Tak długo, jak będziecie chętni z nami współpracować. Przez nami mam na myśli mnie i wolną kampanię. Jak to rozwiążecie z Gardis? Jakie są rękojmie, że Brylan nas zostawi? No, sądzę, że tak długo, jak będziecie się trzymać daleka od Komerady, to po prostu będziecie nietykalni. Oczywiście niestety nie działa to na listy gończe. Tego nie możemy zagwarantować. Ale na pewno, jeżeli będziecie mieli do czynienia z siłami porządkowymi kompanii wolnej, będziecie chronieni. Wiesz, Achwok, ja do końca ufam takim organizacjom jak wasza. A czemu tu nie ufać? Nic tobie nie zrobiliśmy. O, takie systemy oparte są na tym, że masz wartość tak długo, jak jesteś komuś potrzebny. O, potem... ale czy to nie jest, że tak powiem, filozofia całego życia? Tak długo, jak jesteśmy potrzebni, tak długo w ogóle jesteśmy. Kiedy stajemy się niepotrzebni, przestajemy istnieć. A ty komu jesteś potrzebny? No nie Kogo wiem. Masz nad sobą? Kto ci zleca te rozkazy? Rada domu Zarakszak. To dość anonimowa odpowiedź. Cóż. No dobra, ale to powiedz też trochę więcej o tej współpracy. Co ona oznacza, ponieważ z rozum mamy też własne cele. Cóż, jesteście zbiegami. Jesteście przestępcami. Jesteście też czymś, co można by nazwać piratami. I wtedy on wskazuje na w jakimś kierunku i widzicie, że KF wśród was nie ma, kiedy ona wymknęła się wam, kiedy z nim rozmawialiście i tego nie zauważyliście. Dobra, Paweł, scena jest twoja. KF się wdrapała na scenę tam, gdzie można było zapłacić, ona za darmo się wdrapała. Tak, dałaś w mordę temu, który cię mnie chciał powstrzymać. Tak, ogólnie tam trochę się zrobiła cisza i KF wychodzi jakby na środek tej sceny i zaczyna stukać jakby głośno nogą. Dobra. I uwaga, czy mi się to... Dobra, bo ja nie wiem, czy jak ja mam to puścić? To ja puszczę. A, ty puścisz, bo ja to też tak, mam. Tak, wysłałem ci? Nie. Wysłałeś mi, ja to mam na nie, tak. No nie, dobra, ale puszczam od siebie. Zobaczymy, czy wyjdzie. Kilatias stary kupiec szarpnął dziewczę za dłoń. Chciał ściągnąć z niej ubranie, lecz ona miała broń. Gdy dobrał się do majtek, natrafił na jej nóż. Panna piratką była i typ nie żyje już. Hej, hoj, hej, baw, tańcuj się i śmiej, lecz z nami nie zadzieraj, bo skończysz bardzo źle. Hej, hoj, hej, baw, tańcuj się i śmiej, lecz z nami nie zadzieraj.
skończysz bardzo źle. I ogólnie KF śpiewa najbardziej pustoszne pirackie piosenki ever. Po prostu ona jedzie po całości, nie? Także ludzie po prostu aż uszy zasłaniają, bo no, no poszła grubo ogólnie. Dobra, widzicie, że Arwok jest tym ubawiony. Cóż, po tym występie sądzę, że mogę nazwać was kimś zupełnie innym niż zwykłymi rzeźbieszkami. Zgódźmy się, długo sami tu nie przeżyjemy i wskazuję na KF. To co powiecie na to, moi drodzy piraci? Co powiecie na zostanie korsarzami w służbie wolnej kompanii? A czy... Dobrze, ale... Czy taka kompania ma dużo... kursów między Nowokręgiem a Eberronem. Całą masę, praktycznie kontroluje każda podróż pomiędzy Eberronem a Nowokręgiem jest kontrolowana przez kompanię. Dobra. Dziesiątki statków, wiele razy dziennie. Co by należało do zakresu naszych obowiązków, ale i prerogatyw. Powiem tak, mam wrażenie, że jesteście już na dobrej drodze. I tak jak to z korsarzami bywa, zostaniecie spuszczeni ze smyczy i zrobicie to, co uważacie za słuszne. Ale to, co znajdziecie, należeć będzie do kompanii. Arwogu, tak jak ty, jestem istotą nauki. Co ja z tego będę miał? Przede wszystkim nie zawiśniesz, drogi Wincencie, a po drugie sądzę, że na pewno da się dogadać jakieś możliwe, że czemu by nie, i nawet jakieś informacje udostępnimy ci z bibliotek. W sensie, może inaczej, będziesz miał okazję, żeby zarobić na tyle książek, ile będziesz chciał. Sądzę, że też taka podróż będzie całkiem kształcąca. Nie widzę dziur w tej ulicy. Dobra. Sądzę, że... I patrzy na KF, jej nie muszę pytać o zdanie. Ona w ogóle podeszła, jakby ten strzał. Ale będę kifrak, mówi ta kapitana. Kapitanem? Jak zdobędziecie statek, będzie wasz. Dobra. I KF bierze kolejnego shota i pada na stół. Dobra, rzucaj D100. D100 i D10 jako te, nie? To jest 0,0 i 2, czyli to jest 2 wtedy? 2. Czy... No dobra, muszę chwileczkę, już szukam, co się stanie. 2 brzmi to jest niebezpiecznie. 12. To jest za wcześnie, jeszcze mieli pomysły. No. Grasz w potworiady z z szatanem. Z bonsem grasz w potworiady. Ktoś kradnie twoje karty. Dobra, rzuć jeszcze raz. Dobra. To nie ma sensu niestety. Jest ich tak dużo, że część nie ma niestety sensu. 58. O, to będzie coś lepszego. Okej, okay, to wiemy się następnego dnia. Okay. Dobra, KF padła wam przy stole. Najprawdopodobniej zaraz się obudzi. Dobra, tymczasem Arwok patrzy na was, Malwinie i Garecie. Arwok, ja mam własne śledztwo do prowadzenia, więc... Może... Mam dziwne wrażenie, że to śledztwo jest w jakiś sposób powiązane z moim, więc dlatego... Właśnie ten szalony pomysł zrodził się w mojej biednej głowie. Więc może pomożemy sobie nawzajem. Wydajesz się człowiekiem doświadczonym i potrafisz znajdywać ludzi, więc jeśli ty wyszukasz informacje, których pozyskiwaniem musiałbym się zająć ja, masz moją zgodę, a i być może my posiadamy informacje, które przydałyby się tobie. Moim zdaniem dość cenne informacje. To co? Jesteś gotów
zostać korsarzem? Nie lubię występować po tej stronie prawa, ale biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się przez te dwa dni, nie przeraża mnie to tak jak dawniej. Podoba mi się to. Przynajmniej będę miał kontrolę nad tym, co się dzieje. Ktoś musi hamować jej krwiożercze zapędy przecież. Dobra. Zostajesz jeszcze ty, Malwinie. Jeśli zagwarantujecie mi powrót, znaczy podróż na Eberron, to mogę zrobić tak naprawdę wszystko. Dobrze. W takim razie widzimy się jutro. Ja was znajdę i dopełnimy formalności. Tymczasem uważajcie na siebie i cóż, korzystajcie z wolnego dnia. Ja idę przygotować, mam trochę roboty papierkowej teraz przez was. Wstaję, otrzepuję się. Widzicie, że chowa swoją księgę do takiego wręcz kabury, jak na księgę, którą ma pod płaszczem. Przeciąga się. No dobra. Do jutra, korsarze. I odchodzi gdzieś w tłum. Jeszcze, jak on odchodzi, krzyczę: to nieprawda. Ale co nie jest nieprawdą? Nieprawda, że trzeba być potrzebnym, żeby ktoś cię chciał. No cóż, w takim razie radzę wam udowodnić swoją potrzebność jutro kampanii, bo inaczej możecie się okazać niepotrzebni. I wtedy właśnie już odwraca się całkiem i odchodzi. To działa w obie strony, Arwok mruczy pod nosem. I zwracam się do kompanów. Mówimy mu to, co wiemy? Będzie teraz... Ja nikomu nie mówię to, co wiem. Mówimy mu o... Ściszę głos zabójcy bogów i tego, co wiemy. Myślę, że tą kartę możemy potrzymać trochę dłużej w naszej talii. Tak, ale jeśli ma zdobywać informacje dla nas, mogą mu się po prostu zwyczajnie przydać. Nie wierzę, że ci z Kochwech mają takie dobre zamiary. Nigdy im nie zaufam. Dobra, Malwin, nie musisz im ufać. Ja przyznam się też, może masz tu rację. Podzielimy się informacjami wtedy, kiedy poczujemy się trochę pewniej na tym gruncie, ale masz moje słowo, jeśli będą próbowali nas wyrolować, pożałują tego. Jeśli jeszcze ktoś będzie próbował mnie wrobić tak jak raz mnie próbowano wrobić, potem drugi raz próbowano wrobić, to wypachuje bardziej skutecznie niż Kaja to robi. A zaufaj mi, potrafię to robić. Dobra, wierzę. Jeszcze aż... Chociaż aż tak dobrze się jeszcze nie znamy. Właśnie, może coś o sobie. A, KF to w ogóle już leży tam. Leży, ona leży. Aha. I po prostu padła. No dobra, ale może wynurzenia, które chcieliśmy uzyskać, odłożymy na kiedy indziej. Teraz nie jest. Teraz okoliczności nie sprzyjają i wydaje mi się, że już zwróciła na nas zbyt wielką uwagę. Wracamy? Tak. Tak, wypadałoby wrócić, tylko trzeba by ją jakoś przetransportować. No to biorę ją z jednej strony, tam wołam kogoś, żeby mi pomógł. Dobra, no to rzeczywiście. Ja też nie. Dobra, to ją ciągnę po prostu, nie wiem, po ziemi czy jakoś. Dobra, to w pewnym momencie KF robi takie... Budzi się. Jak ją ty ją tamten, odpycha ciebie i widzisz, że chwiejnym krokiem gdzieś sobie idzie.
to ja tak chcę przesterować na drogę do drugiej. Nie. Czekaj. Co? Okej. No, zanim to zrobiłem, co? Co, Malwin? Pozwól jej iść. Zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi. Myślę, że w tym stanie idzie po prostu przed siebie. A może używa pamięci mięśni i idzie gdzieś, gdzie chcemy zajść. A może to los zadecydował. Tyle się szalonych rzeczy już wydarzyło, że ta kolejna mnie zupełnie nie zdziwi. Jak chcecie, możemy tak zrobić, ale jeśli pójdzie w stronę Cytadeli, zgarniamy ją do drugiej szansy. Gdzie idzie KF? KF idzie... W sensie KF zaczyna przyspieszać. Idzie... Po prostu chowa się gdzieś między wami w tłumie. Odwraca się, jakby patrzyła na nas wzrokiem, którego nie, jakby was nie poznawała. I zaczyna wam uciekać. KF, rzuć proszę na stealth. A oni rzucają na percepcję, kiedy zaczynają cię gonić. Średnia percepcja, średnia. A, wszystkich? Dobra. Mm-hmm. Rzucajcie, moi mini. Wyrzuciłem nad jeden! O kurde. Ja 12 jeszcze, zobaczę. 17. 17. Tylko, że ja mam modyfikator 1, to 13 będzie, czekaj, to zapiszę. 13, 1, 13, 17. Nie, 3. 3, a okej, okay. 3, 17, 11 i KF rzucaj. A ja mam disadvantage, mam na to? Nie, na to nie. Wow. 25. Okej, okay, to nie mogę. Po co rzucaliśmy jeszcze raz? KF. Znika wam z oczu prawie od razu. Macie dziwne wrażenie, że ją jeszcze spotkacie. To jak ona znika? Gareth coś mówi? Ja? Gareth mówi... Nawet mnie to nie dziwi. Wracamy do drugiej szansy. Jeśli potrafi tam wrócić, dobrze. Jeśli nie potrafi, też dobrze. Ona jest bardzo, bardzo chaotyczna. Dobra. I sądzę, że nie ma co przedłużać. Od tego momentu zaczniemy w nowym roku na następnej kampanii. Brawo. Nice. Yeah! Wow, wygląda masz światełko. Co jest? Co to jest Mace Windu? Co? Ja nie mam nic świecącego. A ty miałeś fajerwerki za oknem. No właśnie. Ja... Wow, to ja z nic palę na moim drobie. Skinął tylko głową spod swojego ogromnego... O, przepraszam. Dobra, chwila. Mała przerwa. Jasne. Wyciszam się. Wycisz się. To się wytnie w postprodukcji. Tak. To się... Kuba, jesteś teraz GM-em. No więc tak. Znajdujecie 4 magiczne przedmioty. Ojej! Pod waszymi nogami, które kciuk miał zawinięte w taką szmatę, ale przewrócił się i stracił przytomność, leży na ziemi. Dlatego go nie widziałem, bo nie spojrzałem na podłogę. Ma 4 magiczne przedmioty dla każdego. I ma tak, 1. Ma, ma statek w butelce. I on działa tak, że to jest statek w butelce, ale po prostu można... ją rozbić i się pompuje ogromny statek. Wow. Największy statek w uniwersum tym. Yo, dzięki Kuba, ale zajebisty gijam z ciebie. Wow. Jest tak, jest drugi przedmiot, to jest oczywiście po prostu kochający ojciec. To jest taka mała figurka. W butelce? Myślę, też? Nie, kochający ojciec nigdy nie będzie w butelce. Dwa pozostałe niezidentyfikowane są w tym momencie. Sorry, już jestem. Jestem. Pizza. No. Smacznego. Dziękuję. Potem szkoda. Na razie niech sobie stygnie. Szkoda, fajnie było.